Dlaczego Bóg pozostawia nas jeszcze na ziemi? Warum lässt Gott uns noch auf dieser Erde? Jakie są nasze zadania tutaj? Was sind unsere Aufgaben hier? Jak możemy rozpoznać, jakie mamy zadania? Und wie erkennen wir, welche Aufgaben wir haben? Matthäus 28, Vers 19 lesen. Przeczytajmy z Ewangelii Mateusza 28, 19. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody. Und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Chrząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Tak mówi Pan Bóg Izraela, wypuść do Faraona, wypuść mój lud, aby obchodzili święto ku mojej czci na pustyni. To samo jest powiedziane trochę innymi słowy, 8 rozdział. Lass mein Volk ziehen, damit sie mir dienen. Vers 16 am Ende. 2 Mose 8, Vers 16 am Ende. Kann sein, dass ja, andere Verszählung. Mhm. Was, lass mein Volk ziehen, damit sie mir dienen. Jest inna numeracja wierszy, ale te jest... 21. Okej, okay, to jest u nas 8 rozdział, 1 wiersz u nas. Wypuść lud mój, aby mi służył. Ich habe die Verse vorgelesen. Lass mein Volk ziehen, damit sie mir dienen. Darum geht's mir. Sie sollten in der Wüste Gott dienen, das heißt ihm Opfer darbringen. Oni mieli służyć Bogu na pustyni, to znaczy przynosić mu ofiary. Das heißt für uns hier zu bleiben, damit wir Gott anbeten. A dla nas oznacza to, że mamy tutaj pozostać po to, by Boga uwielbiać. Ihm geistliche Sachen ofiary. I jemu przynosić duchowe ofiary. Das eine Muse, aber warum von uns hier ist. To jest jeden z powodów, dla których tu jesteśmy. Aber es gibt noch einen anderen Grund, warum wir hier noch zurückgelassen worden sind. Ale jest też i inny powód, dla którego tutaj jesteśmy pozostawieni. Paulus hat zwei Briefe nach Ephesus gesandt. Paweł wysłał dwa listy do Efezu. Epheserbrief list do Efezjan und den ersten
Timoteusz, weil Timoteusz in Ephesus war. I pierwszy list do Tymoteusza, ponieważ w tym czasie Tymoteusz był w Efezie. Und es gab zwei Zielrichtungen, warum das tat. I były dwa cele, dlaczego on to uczynił. In den Epheserbrief, das finden wir in Epheser 3, ich denke Kapitel 17, damit Christus in euren Herzen wohnt. Trzeci rozdział, 17 wiersz, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych. Und das ist das Ziel des Epheserbriefes. To jest cel listu Efezjan. Und das Ziel des ersten Timotheusbriefes finden wir im dritten Kapitel dieses Briefes in Vers 17 oder 15, damit du weißt, wie man sich im Haus Gottes benehmen soll. I w liście do Efezjan celem jest serce, natomiast osiągnięcie serca, natomiast w liście do Tymoteusza, 3 rozdział, 15 wiersz, masz wiedzieć, jak należy postępować w Domu Bożym. Und das meine ich jetzt hier, das Haus Gottes, das wird Bethaus auch genannt, und wir sind jetzt zurückgelassen und befinden uns im Haus Gottes. Dom Boży jest nazwany Domem Modlitwy i my jesteśmy pozostawieni w tym Domu Bożym. Und warum? Dlaczego? Jetzt finden wir das im zweiten Kapitel des Briefes an den Timotheus. W drugim rozdziale listu do Tymoteusza. Und dann lesen wir gleich am Anfang. Ich ermahne nun vor allen Dingen das Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen. Napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi. Jetzt will ich mal, weil das zu lang führen würde. Aber wir haben mit Heiland Gott zu tun, wenn wir dann weiterlesen. Mit Heiland Gott. Gott ist einer und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen. Der Mensch, Christus Jesus. Mamy do czynienia z Bogiem, Zbawicielem. Und Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. I Bóg chce, aby wszyscy ludzie zbawieni byli i do poznania prawdy przyszli. Und das ist kein Ratschluss Gottes, denn der Ratschluss Gottes kommt immer zustande. I to jest... Das ist kein Ratschluss. Nee, das ist kein Ratschluss. To nie... Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Bóg, to nie jest postanowienie Boże, tylko Bóg chce, aby wszyscy ludzie zbawieni byli. Das ist kein Ratschluss an dieser Stelle. Der Ratschluss Gottes kommt immer zustande. Bo postanowienie Boże zawsze się spełnia. Und wir wissen, dass nicht alle Menschen errettet werden. A wiemy, że nie wszyscy ludzie będą zbawieni. Aber das will Gott. Ale Bóg chce. Und dann, wenn wir mal da weiterlesen zwischen den Versen 3 bis 7, dann finden wir, in welcher Gesinnung wir beten sollen. I od wiersza 3 do 7 mamy napisane, w jakim usposobieniu mamy się modlić. Und darum bist du hier auf dieser Erde. I też dlatego jesteś tutaj na tej ziemi. Dass, wenn du mal jetzt jemanden kennst, meinetwegen in deiner Nachbarschaft oder in der Schule. Jeśli znasz kogoś, kto jest w twoim otoczeniu, czy to w szkole, czy w pracy. Und betest für ihn und irgendwann merkst du, das hat keinen Sinn. Das tut sich nichts, das wird nur noch schlimmer. I modlisz się za niego i stwierdzasz, że to nie ma sensu, bo jest coraz gorzej. Dann hast du vergessen, dass du den Heiland Gott vertrittst. Auf dieser Erde. To zapominasz o tym, że ty jesteś, czy zastępujesz niejako tego Boga Zbawiciela tutaj na tej ziemi. Denn Gott will. Bo Bóg das alle chce. Errettete. Und deshalb finden wir dort, dass der Sohn Gottes, also Mensch Christus jest, der sich selbst gab als Lösegeld für alle. Ten, który dał się jako okup za wielu. Aber der Mensch muss natürlich auch wollen. Ale człowiek musi też chcieć. Wir haben ja unter anderem die Frage gestellt, was sind unsere Aufgaben hier und wie erkenne ich, welche Aufgaben wir haben. Zadaliśmy pytanie, jakie są nasze zadania i jak rozpoznać, jakie mamy zadania. Eine Aufgabe haben wir gehört, dass wir Zeugen für das Evangelium sein sollen. O jednym zadaniu słyszeliśmy, że mamy być świadkami Ewangelii.
Vielleicht kann man einen zweiten großen Bereich von Aufgaben noch hinzutun. Być może można jeszcze taką drugą sferę zadań dodać. Das ist der Dienst an unseren Geschwistern in der Versammlung. To jest służba wobec wierzących czy współbraci w zgromadzeniu. Und die Frage ist, welche Aufgaben oder wie erkenne ich, welche Aufgabe ich habe, ist nach meinem Verständnis nicht ganz richtig gestellt. I pytanie, jak ja rozpoznam, w jakie ja to mam zadanie wśród wierzących, to pytanie według mojego rozeznania jest nie całkiem dobrze zadane. Deshalb nicht, weil sie mich in einen gewissen Zwang führt. Nie dlatego, że ponieważ to pytanie jakby wprowadza mnie w pewien przymus. Und ich mich immer frage, bin ich jetzt meiner Aufgabe gerecht? I ja zawsze się wtedy będę pytał, czy ja zadośćuczyniłem mojemu zadaniu. Ich habe den Eindruck, dass der Herr uns anders führt. Mam wrażenie, że Pan prowadzi nas inaczej. Er sagt, on mówi, pozostańcie we mnie. Bleibt in mir, das heißt, habt ihr enge Gemeinschaft mit mir. To znaczy, miejcie ścisłą społeczność ze mną. Und habt dann ein offenes Ohr und ein offenes Auge für Aufgaben, die vielleicht vor euren Füßen liegen. I następnie miejcie otwarte oczy i uszy na te zadania, które Pan kładzie nam przed nasze stopy. Und ich will jetzt mal drei Stellen lesen, wo Aufgaben genannt werden, die ganz klein sind. In unseren Augen. I chciałbym teraz trzy miejsca przeczytać, które w naszych oczach wydają się być bardzo małymi. Die Gott wertet. I które jednak Bóg docenia. Die erste Stelle ist in 1. Korinther 16. Pierwsze miejsce jest w 1. Koryntian 16 rozdziale. Vers 15. Wiersz 15. Ich ermahne euch aber, Brüder, ihr kennt das Haus des Stephanas, dass der Erstling von Achaia ist und dass sich selbst den Heiligen zum Dienst verordnet hat. A proszę was, bracia, wiecie, że domownicy Stefana byli pierwszymi wyznawcami w Achai i że poświęcili się służbie dla świętych. Er hat in seinem Herzen, ich möchte den Gläubigen dienen. On miał w swoim sercu to pragnienie, że chce służyć wierzącym. Und das führt uns dann in Aufgaben, die wir sehen. I to wtedy prowadzi nas w zadania, które zauważamy, zobaczymy. Und darin wachsen wir. I w tym wzrastamy. Und wenn unser Herz fest ist, kann der Herr auch für größere Aufgaben gebrauchen. Jeśli nasze serce będzie stałe, stabilne, to Pan będzie w stanie nas użyć dla większych zadań. Und um zu beweisen, dass der Herr das Herz ansieht, lese ich aus 2. Korinther 8. A teraz z 2. Korinther 8 czytam, aby udowodnić, że Pan patrzy na serce. Da geht es darum, dass eine Geldgabe an die Gläubigen in Judäa gesandt wird. Tam chodzi o to, że dar pieniężny jest przesłany do wierzących w Judei. Paulus hatte Titus damit beauftragt. Paweł zlecił to zadanie Tytusowi. Und dann lesen wir Vers 18. I czytamy wiersz 18. Wir haben aber den Bruder mit ihm gesandt, dessen Lob im Evangelium durch alle Versammlungen verbreitet ist. A razem z nim posłaliśmy brata, którego za zwiastowanie Ewangelii chwalą wszystkie zbory. Das heißt, er hatte ein gutes Zeugnis. Das wird auch nicht einmal sein Name genannt. To znaczy, on miał dobre świadectwo, nawet jego imię nie jest wymienione. Aber er hat sich für diesen Dienst zur Verfügung gestellt. Ale on jakby sam ochotnie dał się użyć do tej służby. Das ist das, was ich meine mit einem offenen Herzen und einem offenen Blick zu sehen, was kann ich tun. To mam na myśli, mówiąc o tym otwartym spojrzeniu i otwartym sercu, patrząc na to, co ja mogę uczynić. Eine dritte Stelle noch und dann höre ich auf. 2. Timotheus 1. I trzecie miejsce, i potem już zakończę, to jest 2. Tymoteusza, 1. rozdział. Vers 16. Wiersz 16. Der Herr gebe dem Haus des Onesiphorus Barmherzigkeit, denn er hat mich oft erquickt und sich meiner Kette nicht geschämt, sondern als er in Rom war, suchte er mich fleißig auf und fand mich. Niech Pan okaże miłosierdzie domowi Onesyfora, bo mnie często pokrzepiał, a więzów moich się nie wstydził, ale będąc w Rzymie usilnie mnie szukał i znalazł. Wir vergleichen oft Dienste, die nach außen sichtbar sind. My często porównujemy służby, które na zewnątrz są widoczne. Vielleicht große Evangelisten wie Paulus. Być może jacyś wielcy ewangeliści jak Paweł. Aber der Herr sieht diese Dienste, die im Verborgenen sind. Ale Pan widzi te usługiwania czy służby, które są w ukryciu. Und er sieht vor allen Dingen unser Herz an. I on przede wszystkim patrzy na nasze serce. Und wenn das darauf gerichtet ist, dem Herrn zu dienen, jeśli ono jest skierowane na to, aby służyć Panu, dann zeigt er uns Aufgaben genug. To on pokaże nam wystarczająco dużo zadań.
Jeżeli ktoś nadal się pyta, jak może w tych najprostszych służbach rozpocząć właśnie służyć, rozpocząć służbę dla Boga? Wenn jemand sich weiterhin noch fragt, wie kann einen Dienst für den Herrn beginnen? W tych najmniejszych rzeczach, in diesen kleinsten Dingen. Bóg nas stworzył bardzo różnych. Gott hat uns sehr verschieden geschaffen. I zastanów się, jaki talent dał tobie szczególny może. Und denk mal darüber nach, welches Talent dir vielleicht der Herr im Besonderen gegeben hat. I w modlitwie przed nim zastanów się, w jaki sposób, używając właśnie tego szczególnego daru, możesz Jego uwielbić, głosić Ewangelię, czy też służyć innym wierzącym. Und im Gebet kannst du den Herrn fragen, wie du eben diese Gabe nutzen kannst, indem du vielleicht das Evangelium verkündigst oder eben dem Herrn unter den Gläubigen dienst. Przejdziemy do drugiego pytania. Wir gehen jetzt zur zweiten Frage. Jakie miejsca z Biblii potwierdzają, że zbawienie jest nieutracalne? Czy mogę stracić życie wieczne z powodu kolejnych grzechów, jeśli już raz się nawróciłem? Czy są jakieś uczynki i grzechy, z powodu których narodzony na nowo człowiek może trafić na wieczne potępienie? Czy gdyby zabił kogoś, a nie wyzna tego przed śmiercią, to pójdzie do nieba? Jak rozumieć wiersz z pierwszego listu Jana 3,15? Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą. A wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego. Czy jest w Słowie Bożym przykład osoby, która pójdzie do nieba, a wcześniej kogoś zabiła, nie wyznając tego? Zbawienia nie można utracić, ale można je porzucić. Czy to zdanie jest prawdziwe? Czy narodzone z Boga, zbawione dziecko Boże może porzucić zbawienie i jak je porzuci, to po śmierci pójdzie do piekła w ogień wiecznego potępienia? Jak należy rozumieć wiersz z 2 Tymoteusza 2,12 i zwrot, że Bóg może się nas zaprzeć? Ten wiersz mówi, jeśli z Nim wytrwamy, z Nim też królować będziemy, jeśli się Go zaprzemy i On się nas zaprze. Ich denke, ich brauche das nicht zu übersetzen, das kann man ja alles sehen, ne? Mein Sitznachbar sagte gerade, das sind ja 10 Fragen in einer, aber ich möchte jetzt nicht 10 Fragen beantworten, ich möchte mal versuchen, diese lange Frage in 3 Teile zu unterteilen. Das erste, kann man das Heil verlieren? Przed chwilą ktoś mi powiedział, że to jest 10 pytań w jednym, ale nie chcę na 10 odpowiadać, tylko na jedno i chciałbym to podzielić na 3 części. Also, die erste Frage, ist das Heil verlierbar? Po pierwsze, czy zbawienie jest utracalne? Und die Antwort lautet zu 100% nein. I odpowiedź brzmi w 100% nie. Ich möchte 2 Verse dazu vorlesen. 2 wiersze do tego. Beide aus dem Wort unseres Herrn, aus dem Mund unseres Herrn selbst. Oba z ust naszego Pana. Johannes 5, Vers 24. Jana 5, 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota, do życia. Und Kapitel 10, Vers 27 und 28, bitte nur auf Polnisch lesen, die Deutschen können es bitte in der eigenen Bibel nachlesen. 10 rozdział, 27 i 8 wiersz. Obce moje głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną i daję im żywot, czy życie wieczne i nie giną na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Wer lehrt, dass ein Gläubiger verloren gehen kann, macht den Herrn Jesus zu einem Lügner. Jeśli ktoś uczy, że zbawienie można utracić, ten czyni z Pana Jezusa kłamcę. Dann wurde zweitens die Frage gestellt zu 1. Johannes 3, Vers 15. Drugie pytanie jest Jana 3,15. Pierwszy list Jana 3,15. Und wir lesen bitte des Zusammenhangs wegen 1. Johannes 3, Vers 14 und 15. Bitte auf Polnisch lesen. I przeczytamy ze względu na kontekst 14 i 15 wiersz. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie życia wiecznego. Wir müssen bedenken, dass Johannes immer ganz grundsätzlich schreibt.
Musimy pamiętać, że Jan pisze zawsze tak zasadniczo. Er zeigt uns hier, was das Markenzeichen eines Kindes Gottes ist. On pokazuje nam tutaj cechę dziecka Bożego. Das ist Bruderliebe. To jest miłość do braci. Und er zeigt uns, was das Markenzeichen eines Ungläubigen ist. I pokazuje nam, jaką cechą jest, co cechuje niewierzącego. Er ist ein Hasser. On jest tym, który nienawidzi. Es geht also hier um etwas Grundsätzliches. A więc tutaj chodzi o takie rzeczy zasadnicze. Man erkennt den Gläubigen daran, dass er Liebe hat. Das ist sein Markenzeichen. Po tym się poznaje wierzącego, że on miłuje. To jest jego cecha, to jest jego coś, co go piętnuje, czy nacechowuje. Es geht also nicht darum, dass ein Gläubiger, der sich einmal seinem Bruder gegenüber hässlich verhält, gleich verloren geht. I to nie chodzi też o to, że brat, który się wobec drugiego brata źle zachował, że on już będzie zgubiony. Sondern ich wiederhole, es geht, geht um grundsätzliche Kennzeichen. Ale tutaj jeszcze raz powtarzam, chodzi o cechę taką zasadniczą co do zasady. Dann zu der dritten Frage. Trzecie pytanie. Wenn man die Errettung nicht verlieren kann, kann man sie denn dann aufgeben? Czy jeśli nie można utracić zbawienia, to można je porzucić? Nein, das ist nicht möglich. Nie, to nie jest możliwe. Unsere Errettung ist im Herrn. Nasze zbawienie jest w Panu. Unser Leben ist verborgen in dem Christus bei Gott. Nasze życie jest ukryte w Chrystusie u Boga. Sind wir stärker als Gott? Czy jesteśmy mocniejsi od Boga? Sind wir stärker als der Herr? Jesteśmy mocniejsi od Pana? Können wir das Leben, das bei dem Herrn ist, wieder verlieren? Czy możemy utracić to życie, które jest u Pana? Das ist ausgeschlossen. To jest wykluczone. Und nur ganz kurz noch zu der Stelle in 1. Timotheus 2, Vers 12, die hier angeführt wird. Jeszcze bardzo krótko do 2. Tymoteusza 2:12, które tu jest przytoczone. In dieser Stelle geht es, soweit ich es verstehe, nicht um wahre Gläubige, sondern um christliche Bekenner. O ile ja się orientuję, to tutaj jest mowa o wyznawcach chrześcijaństwa, a nie o prawdziwych wierzących. Und das ist natürlich ein sehr ernster Gedanke. I to jest bardzo poważna myśl. Man kann ein Bekenntnis haben. Można mieć wyznanie, aber es kann nicht echt sein. Ale to wyznanie może nie być szczere czy prawdziwe. Das Thema wird uns noch einmal, wenn wir über Saul nachdenken, die Frage, die kommt noch. I to będziemy się zajmować Saulem i tym się też zajmiemy. Der hat fromme Worte gesprochen. Który wypowiadał pobożne słowa. Aber er war kein echter. Ale on nie był szczery. Also ich fasse noch einmal zusammen. Ale więc podsumuję. Das Heil, wenn man es einmal hat, ist unverlierbar. Jeśli się raz zdobyło to zbawienie, czy uzyskało, nie można go utracić. Sonst wäre das Werk unseres Herrn am Kreuz nicht vollkommen vollmacht. Bo w przeciwnym razie dzieło naszego Pana na krzyżu nie byłoby doskonale dokonane. Przejdziemy do pytania, które było przed chwilą już wspomniane. Wir gehen jetzt zur Frage, die sogar schon erwähnt wurde. Czy król Saul jest w niebie jako zbawiony, czy jest w piekle jako potępiony? Zwei Sätze sagen. Tylko dwa zdania do tego. Erstens, das letzte Wort darüber überlassen wir den Herrn. Po pierwsze, ostatnie słowo co do tego pozostawmy Panu. Er kennt die Seinen. Pan zna tych, którzy są jego. Zweitens, po drugie, wenn wir die Geschichte von Saul lesen, jeśli przeczytamy historię Saula, dann finden wir, dass er sich selbst gesucht hat. To widzimy, że on szukał siebie samego, dass er nach außen ein frommes Bild abgeben wollte, że on na zewnątrz chciał dawać taki pobożny obraz, aber vergeblich suchen wir Wahrheit im Inneren. Ale daremnie będziemy szukali tej prawdy w jego wnętrzu. Ich persönlich sehe in Saul einen verlorenen. Ja osobiście widzę to tak, że Saul jest tym, który jest zgubiony. Aber das nimmt nichts davon weg, dass wir das letzte Urteil darüber dem Herrn überlassen. Ale to nic nie zmienia w tym, że ostatnią decyzją co do tego, czy ostatnie zdanie do tego zostawiamy Panu.
chrześcijanin posłuszny Duchowi Świętemu może mieć jako swoje hobby myślistwo, granie w gry komputerowe, narciarstwo, strzelectwo sportowe, uprawiać boks, ćwiczyć karate, jeździć konno, uprawiać szeremierkę? Czy są sporty lepsze i gorsze dla chrześcijanina? Es gibt in der Bibel schwarz und weiß, Sünde oder nicht. W Biblii istnieje coś takiego, że jest coś czarne i białe, jest coś grzechem i nie grzechem. Es gibt aber auch einen Bereich, ich nenne ihn mal eine Grauzone, wo wir mit unserem persönlichen Gewissen entscheiden müssen, was wir tun können oder nicht. Ale jest też w Biblii takie coś, co bym nazwał sferą szarą, co, gdzie naszym sumieniu musimy zadecydować, czy to coś uczynimy, czy nie. Ich möchte ein Hilfsmittel geben, wo wir für uns erkennen können, was wir uns erlauben oder nicht. I chciałbym nam dać taką rzecz, środek pomocniczy, który nam pokaże, czy coś jest nam dozwolone, czy to jest dozwolone, czy nie. Dazu lese ich drei Stellen aus Römer 14. I do tego przeczytamy trzy miejsca z Rzymian 14 rozdziału. In diesem Kapitel ging es darum, ob die Juden Speisen zu sich nehmen konnten oder nicht, die vorher mal verboten waren. Który w tym rozdziale chodzi o to, czy Żydzi mogli teraz spożywać jakieś pokarmy, które przedtem były zabronione. Als erster Punkt Römer 14, Vers 6, Mitte. Pierwszy punkt jest Rzymian 14, rozdział 6, wiersz po środku. Denn er dank sagt Gott. Gdyż dziękuję bowiem Bogu. Wenn ich Sport treibe, kann ich dafür Gott danken, in dem welchen Sport ich ausübe. Jeżeli uprawiam sport, czy ja za to, co czynię, mogę Panu podziękować? Wenn ich das kann, ist das ein erster wichtiger Punkt, kann ich machen. Jeśli to potrafię, to jest to pierwszym ważnym punktem, że wtedy mogę to czynić. Zweiter Punkt, Vers 13. Drugi punkt jest wiersz 13. In der Mitte, dem Bruder nicht einen Anstoß oder ein Ärgernis zu geben. W pośrodku 13 wiersza, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. Den Sport, den ich ausübe, verleitet dieser Sport jemanden zu sündigen. Czy ten sport, który uprawiam, czy on kogoś do tego prowadzi, że ten brat zgrzeszy? Bin ich darin ein gutes Vorbild oder nicht? Czy jestem w tym dobrym przykładem, czy nie? Das bedeutet nicht, dass jemand anders zu mir sagt, du bist mir ein Anstoß. To nie oznacza, że ktoś inny przyjdzie do mnie i powie mi, ty jesteś dla mnie zgorszeniem. Sondern ich selbst muss überlegen, ob ich nicht jemand durch meine Sportart zur Sünde verleite. Lecz ja sam muszę się zastanowić nad tym, czy przez ten sport, który uprawiam, czy ja przez to kogoś nie popchnę do grzechu. Der dritte Punkt ist in Vers 19. A trzeci punkt jest w wierszu 19. Also lasst uns nun dem nachstreben, was zum Frieden und was zur gegenseitigen Erbauung dient. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu. Wir müssen uns fragen, ob der Sport, den ich ausübe, mich zum Herrn hinzieht oder vom Herrn wegzieht. Musimy się zadać sobie to pytanie, czy ten sport, który uprawiam, czy on przyciąga mnie do Pana, czy on oddala mnie od Pana. Und das ist eine ganz persönliche Frage. I to jest bardzo osobiste pytanie. Und ich kann keinem anderen auferlegen, was ich für mich festgestellt habe. I ja nie mogę nikomu innemu narzucić to, co ja sam dla siebie rozpoznałem. Und dazu der Frage, gibt es schlechteren oder besseren Sport für Christen? I pytanie, czy są jakieś lepsze czy gorsze sporty dla chrześcijan? Ich möchte das mal so formulieren, schlechter Sport ist der, der mich vom Herrn abzieht, weil es für mich wichtiger ist als der Herr selbst. Chciałbym to tak sformułować, ten gorszy sport to jest ten, który odciąga mnie od Pana, dlatego że ten sport staje się dla mnie ważniejszy niż Pan. In 1. Timotheus 4, Vers 8 wird gesagt, dass die leibliche Übung zu wenigem Nutze ist. W 1. Timotheus 4, 8 jest powiedziane, że cielesne ćwiczenie do niewielu rzeczy jest pożyteczne.
Das heißt nicht, dass sie zu nichts nutze ist, aber zu wenig nutze. To nie znaczy, że one do niczego przydatne, ale do niewielu rzeczy. Und Gott hat den Menschen geschaffen, damit sich bewegt. A Bóg człowieka stworzył, aby się ruszał. In Deutschland gibt es ein Sprichwort, das heißt, wer rastet, der rostet. Niemiecki jest. Takie, jest takie przysłowie, że jeśli ktoś się nie rusza, to wtedy on zaczyna drzewieć. Also zusammenfassend diese drei Punkte in Römer 14, wenn wir uns fragen in der Sportart. Więc streszczając te punkty z Rzymian 14, jeśli się pytamy, jeśli chodzi o ten sport, który mamy uprawiać. Und ich von Herzen dafür danken kann, jeśli, und ich merke, dass es mir gut tut. Jeśli z serca mogę Panu za to dziękować i, rozpoznaję, że mi to dobrze służy. Und mich nicht vom Herrn abzieht, jeśli mnie to nie odciąga od Pana, dann kann man das tun. To wtedy można to uczynić. Kolejne pytania, które mają podobną tematykę. Es wieder ein paar Fragen, die ein ähnliches Thema behandeln. Czym jest Nowe Przymierze? Czy Nowe Przymierze rozpocznie się dopiero w przyszłości, czy się już rozpoczęło? Czy jemy chleb Nowego Przymierza, nie będąc ludem Nowego Przymierza? Czy to, że jesteśmy w Chrystusie nowym stworzeniem, dowodzi, że jesteśmy w Nowym Przymierzu, a stare przymierze już przeminęło? Zunächst eine bekannte Stelle aus dem Lukas-Evangelium lesen, wo wir von dem Ausdruck der neue Bund lesen, Lukas 22. Chciałbym najpierw z Łukasza 22 przeczytać jedno znane miejsce, gdzie czytamy o tym sformułowaniu właśnie o tym nowym przymierzu. Lukas 22, vers 20. Łukasza 22, vers 20. Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. Jeżeli istnieje nowe przymierze, to więc musiało też istnieć stare przymierze. Diesen alten Bund hat Gott mit seinem irdischen Volk geschlossen am Berg Sinai. To stare przymierze Bóg zawarł ze swoim ziemskim ludem przy górze Synaj. Er hat ihnen das Gesetz gegeben. On dał im zakon. Sie haben gesagt, alles was der Herr geboten hat, wollen wir tun. A oni rzekli, wszystko co Pan nakazał, chcemy uczynić. Wie ging das weiter? A jak dalej się sytuacja potoczyła? Dazu Jeremia 11, vers 10. Do tego Jeremiasza 11, rozdział, wiersz 10. Den letzten Teil, das Haus Israel und das Haus Juda haben meinen Bund gebrochen. Końcówka tego wiersza, 10 Jeremiasza 11. I zerwał dom izraelski i dom judzki moje przymierze, które zawarłem z ich ojcami. Das Volk Israel hat den Bund gebrochen, sagt Gott. Lud izraelski więc złamał, czy przerwał to przymierze, tak mówi Bóg. Nicht er hat den Bund gebrochen. Nie Bóg zerwał to przymierze. Nein, das Volk Israel hat diesen Bund gebrochen. Nie, lud izraelski zerwał je. Und jetzt lesen wir von dem neuen Bund. A teraz czytamy o tym nowym przymierzu. Wo besteht der Unterschied? W czym istnieje różnica? Der erste oder der alte Bund war ein zweiseitiger Kontrakt. To pierwsze przymierze, więc to stare, było jakby kontraktem dwustronnym. Beide Seiten haben Pflichten. Obie strony się do czegoś obowiązują. Und ob der Kontrakt bestehen bleibt, hängt davon ab, ob beide Seiten ihre vertraglichen Pflichten erfüllen. I czy ten kontrakt może, czy jest utrzymany, to zależy od tego, czy obie strony spełniają swoje obowiązki. Der Vertragspartner Israel hat seine Verpflichtungen nicht erfüllt und den Bund gebrochen. Ten partner kontraktowy Izrael nie spełnił swoich obowiązków i zerwał to przymierze. Das war ein zweiseitiger Bund. Beide Seiten haben Pflichten. To był dwustronny kontrakt, obie strony miały obowiązki.
Bei dem neuen Bund ist es komplett anders. W przypadku nowego przymierza sprawa ma się zupełnie inaczej. Es ist ein einseitiger Bund. Jest to jednostronny kontrakt. Nur eine Seite hat Pflichten übernommen. Tylko jedna strona przejęła obowiązki. Und das ist Gott, der seinen eigenen Sohn gesandt hat. I tą stronę zajmuje Bóg, który swojego własnego syna posłał. Oder der Herr Jesus, der sein Leben gegeben hat. Lub Pan Jezus, który swoje życie oddał. Und auf dieser Grundlage des Opfers des Herrn Jesus. I na tej zasadzie ofiary Pana Jezusa. Wird dieser neue Bund in der Zukunft mit dem irdischen Volk Gottes geschlossen. I na tej zasadzie to nowe przymierze w przyszłości będzie zawarte z ziemskim ludem. Und dazu möchte ich gerne Hebräer 8 lesen. I do tego chciałbym przeczytać z Hebrajczyków z 8 rozdziału. Das heißt, nicht ich lese das. Czy znaczy nie ja to przeczytam? Lies du das bitte, Hebräer 8, die Verse 10 bis 12. Czytamy Hebrajczyków 8, wersety 10 do 12. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po upływie owych dni, mówi Pan. Prawa moje włożę w ich umysły, na sercach ich wypiszę je i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. I nikt nie będzie uczył swego ziomka, ani też swego brata, mówiąc, poznaj Pana, bo wszyscy mnie znać będą, od najmniejszego aż do największego z nich, gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej. Beide Bündnisse wurden mit Blut bestätigt. Oba przymierza zostały potwierdzone krwią. Und wenn wir jetzt hier lesen in Vers 10, dies ist der Bund, den ich dem Haus Israel errichten werde nach jenen Tagen. Jeśli czytamy, takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po upływie owych dni, dann wird einmal klar, wer ist der andere Vertragspartner. To na tym widzimy, kto jest tym innym partnerem tego kontraktu. Es ist das wiederhergestellte Israel in der Zukunft. Jest nim ten odnowiony Izrael w przyszłości. Und wenn wir gelesen haben, nach jenen Tagen, a jeśli czytaliśmy po upływie owych dni, und die Formulierung ich werde errichten, i jest sformułowanie, że ja zawrę przymierze, dann zeigt uns das, dass dieser Bund in der Zukunft geschlossen werden wird. To pokazuje nam to, że to przymierze dopiero w przyszłości będzie zawarte. Und jetzt wird's spannend. A teraz sprawa staje się ciekawa. Dieser Bund hat 4 wunderbare Segnungen. To przymierze zawiera 4 cudowne błogosławieństwa. Das erste ist ein erneuertes Herz. Ich werde meine Gesetze in ihren Sinn geben, werde sie auch auf ihre Herzen schreiben. Pierwszym jest odnowione serce, moje prawa włożę w ich umysły i na serca ich wypiszę je. Das zweite, die zweite Segnung ist eine neue Beziehung. Drugim błogosławieństwem jest nowa relacja. Ich werde ihnen zum Gott und sie werden mir zum Volk sein. I będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. Die dritte Segnung ist Vers 11. Der zweite Teil, eine neue Kenntnis von Gott. Trzecim błogosławieństwem to jest druga część wiersza 11, to jest nowe poznanie, czy nowa znajomość Boga. Und die vierte Segnung ist Vers 12. A czwartym błogosławieństwem wiersz 12. Das ist die Vergebung der Sünde. To jest odpuszczenie grzechów. Vier wunderbare Segnungen. Cztery cudowne błogosławieństwa. Dieses neuen Bundes. Tego nowego przymierza. Jetzt ist die Frage beantwortet, dass der neue Bund nicht mit uns geschlossen wird. Teraz odpowiedzieliśmy na pytanie, że ten nowy, że to nowe przymierze nie będzie zawarte z nami. Aber es ist noch nicht die Frage beantwortet, haben wir gar nichts mit dem neuen Bund zu tun. Ale jeszcze nie wiemy, czy nie było odpowiedziane na to, czy my z tym przymierzem nie mamy nic do czynienia. Wir haben insofern etwas mit diesem Blut des neuen Bundes zu tun. My na tyle mamy do czynienia z tą krwią tego nowego przymierza. Als das vergossene Blut des Herrn Jesus, das hingegebene Leben, auch die Grundlage der Segnungen ist, die wir bekommen haben aus Gnade. Gdyż ta krew, która właśnie jest podstawą na to nowe przymierze, została także i za nas przelana, że i my mamy odpuszczenie grzechów. Also, wir profitieren von den Segnungen, die durch das Blut des Herrn Jesus in Verbindung mit diesem neuen Bund hervorgekommen sind. Więc my korzystamy w sumie z tych efektów błogosławieństw, które są dzięki tej krwi, która jest podstawą na to przymierze. Aber der Bund wird nicht mit uns geschlossen, sondern erst in der Zukunft. Ale to przymierze nie jest zawarte z nami, ale dopiero w przyszłości. Ein letzter Gedanke.
Ostatnia myśl. Wenn es davon da heißt, dies ist das Blut des neuen Bundes, das für euch vergossen wird. Jeśli czytamy, że to jest ta krew, która, nowego przymierza, która za was jest wylana, dann spricht vergossenes Blut vom Tod. To ta przelana krew mówi o śmierci. Da gibt jemand sein Leben. Jest to, tutaj ktoś, kto swoje życie kładzie w ofierze. Und es muss uns immer wieder tief beeindrucken. I wciąż na nowo musi to wywierać wielkie wrażenie na nas. Der Todesherr Jesus war notwendig. Śmierć Pana Jezusa była konieczna. Um uns diesen, unter diese Segnung zu bringen. Aby nas wprowadzić w te błogosławieństwa. Und der Todesherr Jesus war auch notwendig. A śmierć Pana Jezusa także była konieczna. Um in der Zukunft sein irdisches Volk, wenn es wieder hergestellt wird, unter diesen Segen zu bringen. Aby swój ludzki naród, jeśli będzie odnowiony, wprowadzić także ich w to błogosławieństwo. Czy w przyszłości będą składane ofiary ze zwierząt? Podobno w Ezechiela 37 rozdział jest opis składania ofiar w przyszłości. Czy też przez pierwsze 42 miesiące po pochwyceniu podobno mają być składane ofiary ze zwierząt? Czy to prawda? Im tausendjährigen Reich wird es wieder einen Tempel geben. W tysiącletnim królestwie będzie znowu świątynia. Und dazu lesen wir aus Ezechiel 40. Ezechiela 40. Vers 38 bis und 39. 38 i 39 wiersz. Była tam także komora z wejściem między filarami bram. Tam opłukiwano ofiary całopalne, a w przysionku bramy były dwa stoły z jednej i dwa stoły z drugiej strony, na których zażynano zwierzęta na ofiary całopalne za grzeszne i ofiary za przewinienia. Zu der zweiten Frage, das können wir Daniel 9 aufschlagen. Co do drugiego pytania możemy otworzyć Daniela 9. Es wird wohl nach der Entrückung auch wieder Opfer geben. Po pochwyceniu będą ofiary. Das lesen wir nämlich in Daniel 9, Vers 27. Daniela 9, 27. I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień. W połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmu, a w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia. Ihr wird also von Seite des Bösen, ich weiß nicht mehr genau, ob es der Antichrist ist oder der, doch denke der Antichrist, der wird die Opfer aufhören lassen. I tutaj z tej strony Antychrysta on spowoduje, czy on sprawi, że te ofiary ustaną. Das heißt, es wird also Opfer geben. To oznacza, że ofiary będą składane. Czy tak zwane ograniczone odkupienie i tulip pochodzący z kalwinizmu są prawdą z Biblii, czy nie? Vielleicht darf ich kurz nochmal zu der letzten Frage zusammenfassen, nicht zurückgehen. Może jeszcze do poprzedniego pytania podsumowując. Daniel 9 hatte gezeigt, dass in der ersten Hälfte der Drangsalzeit, in den 42 Monaten, geopfert wird. Daniel 9 pokazuje nam, że w pierwszym 3,5 roku po pochwyceniu, czyli w pierwszym okresie czasu ucisku, będą ofiary. Und Ezechiel 40 und andere Stellen zeigen, dass im tausendjährigen Reich wieder geopfert wird. A Ezechiel 40 i inne miejsca pokazują, że w tysiącletnim królestwie będą ofiary. Und das wird dann geschehen im Rückblick auf das Werk des Herrn Jesus. I to będzie się działo w tym spojrzeniu wstecz na dzieło Pana Jezusa. Jetzt zu dieser Frage. A teraz do tego pytania. Tulip, das sind fünf Buchstaben. Tulip, to jest pięć liter. Und sie stehen für fünf wichtige Lehren des Calvinismus. I one obrazują pięć ważnych nauk kalwinizmu. Der mittlere Buchstabe ist ein L. Środkowa litera L. Der steht für die Lehre
limited atonement oder begrenzte Sühnung. Ona oznacza z angielskiego ograniczone odkupienie. Und das ist eine Lehre, die ist im Widerspruch zu Gottes Wort. I to jest nauka, która jest przeciwna Słowu Bożemu. Es gibt im Calvinismus einige Lehren, die stehen im direkten Widerspruch zu Gottes Wort. Są w kalwinizmie pewne nauki, które bezpośrednio są przeciwne Słowu Bożemu. Was sagt die Bibel? Co mówi Biblia? Der Herr Jesus hat Sühnung getan für alle Sünden. Pan Jezus dokonał odkupienia za wszystkie grzechy. Und auf dieser Grundlage kann Gott allen Menschen das Angebot machen, sich zu bekehren, errettet zu werden. I na podłożu tego dzieła Bóg może wszystkim ludziom zaoferować, by się nawrócili. Was das Werk des Herrn Jesus angeht, gibt es keine begrenzte Sühnung. A więc jeśli chodzi o dzieło Pana Jezusa, nie ma ograniczonego odkupienia. Aber es ist die Frage, ob der Mensch bereit ist, dem Ruf Gottes zur Buße zu folgen. Pytanie brzmi, czy człowiek jest gotowy iść za wezwaniem Bożym. Wir hatten eben 1. Timotheus 2. Właśnie mogliśmy myśleć o 1. Timoteusza 2. Der Herr Jesus hat sein Leben gegeben als Lösegeld im Hinblick auf alle. Pan Jezus dał życie swoje za, jako okup za wielu. Und so geht das Angebot an alle Menschen. I ta oferta jest skierowana do wszystkich ludzi. Aber nicht alle nehmen es an. Ale nie wszyscy ją przyjmują. Und deswegen lesen wir zum Beispiel in Markus 10. I dlatego na przykład w Marka 10 czytamy. Der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Syn Człowieczy przyszedł nie po to, aby mu służono. Und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Ale by służyć i dać życie swoje jako okup za wielu. Die Lehre des Calvinismus ist falsch. Nauka Calvinismu, Calvinizm jest błędna. Das Werk des Herrn Jesus reicht aus für alle. Dzieło Pana Jezusa wystarcza dla wszystkich. Aber der Mensch ist verantwortlich, Buße zu tun, dieses Werk anzunehmen. Ale człowiek jest odpowiedzialny, aby pokutować i przyjąć tą ofertę. Und wer es nicht tut, geht ewig verloren. A kto tego nie uczyni, ten będzie na wieki zgubiony. Aber nicht, weil das Werk des Herrn Jesus nicht ausreicht. Ale nie dlatego będzie zgubiony, że dzieło Pana Jezusa nie jest wystarczające, sondern weil er es nicht annimmt und nicht Buße tut. Ale dlatego, że on tego nie przyjmie i nie pokutuje. Es gibt noch mehr falsche Lehren im Calvinismus. Jest jeszcze wiele innych nauk błędnych w kalwinizmie. Aber das ist der Punkt, den diese Frage anspricht. Ale tu jest ten punkt, który dotyka tego pytania. Eben fiel das Wort Sühnung und ich habe den Eindruck, dass das oft nicht richtig verstanden wird. Ich will eine kurze Erklärung zu machen. Chciałbym krótko wyjaśnić co do tego odkupienia. Wir dürfen es nicht mit der Vergebung der Sünden verwechseln. Nie mylmy, czy nie zamieniajmy tego z odkupieniem, z przebaczeniem grzechów. Sühnung bedeutet, odkupienie oznacza, dass Gott eine Grundlage hat, auf der er alles vergeben und alles mit sich versöhnen kann. Przebłaganie oznacza, że Bóg wszystko ze sobą może pojednać. Und deswegen lesen wir in 1. Johannes 1. 1. Jana 1. Das ist ein ganz bekannter Vers. Entschuldigung, Kapitel 2, Vers 2. Przepraszam, 1. Jana 2, 2. Er ist die Sühnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Und das ist genau das, was Christian eben sagte. Jeder kann errettet werden. I to jest dokładnie to, co Christian właśnie powiedział. Każdy może być zbawiony. Weil das Blut des Herrn Jesus die Grundlage ist. I krew Pana Jezusa jest podłożem dla tego. Auf der Gott Sünden vergibt. Jest podłożem, na którym Bóg grzechy przebacza. Also jeder kann errettet werden, weil Sühnung getan ist. A więc każdy może być zbawiony, ponieważ to przebłaganie jest dokonane. Aber nur der wird errettet, der an den Jesus glaubt. Ale zbawiony będzie tylko ten, kto wierzy w Pana Jezusa. Czy jest zasadne twierdzenie na podstawie Izajasza 6:8, że to Pan Jezus osobiście powiedział: oto jestem, poślij mnie, skoro te słowa wypowiada prorok Izajasz?
ten wiersz mówi: Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł: Kogo poślę i kto tam pójdzie? Wtedy odpowiedziałem: Oto jestem, poślij mnie. Vorsicht, neigen. Chciałbym być trochę bardziej ostrożny w tej sprawie. Wenn man sich den Zusammenhang in Jesaja 6 anschaut, jeśli się przyjrzy temu kontekstowi, czy kontekście, który tutaj jest, dann erkennt man, dass man vorsichtig sein muss, das auf den Jesus zu beziehen. Rozpoznamy, że trzeba być ostrożnym, jeśli chce się to odnieść do osoby Pana Jezusa. Da haben wir zuerst die Seraphim, die rufen heilig, heilig, heilig. Mamy tutaj najpierw tych serafów, którzy wołają święty, święty, święty. W vers 3. W wierszu trzecim. Dann in vers 5 sagt Jesaja, wehe mir, denn ich bin verloren. Potem w wierszu piątym Jezajasz mówi, biada mi, zginąłem, albo jestem zgubiony. Und dann kommt die Zusage in Vers 7, deine Ungerechtigkeit ist gewichen und deine Sünde gesühnt. I potem on słyszy jakby to zapewnienie, usunięta jest twoja wina, a twój grzech odpuszczony. Und in diesem Kontext kommt dann die Frage, wen soll ich senden, wer wird für uns gehen? I w tym kontekście jest zadane to pytanie, kogo poślę i kto tam pójdzie? Und dann sagt Jesaja, hier bin ich, sende mich. I wtedy odpowiada Izajasz, oto jestem, poślij mnie. Also es ist eindeutig, dass sich das auf Jesaja bezieht. Więc wyraźnie to się odnosi do Izajasza. Und alles das, was vorher steht, können wir unmöglich auf den Herrn beziehen. I wszystko to, co przedtem jest tutaj napisane, nie, jest to niemożliwe, to odnosić, aby to odnosić do Pana Jezusa. Und trotzdem würde ich auch etwas zur Nachsicht raten. A jednak chciałbym radzić, abyśmy byli tacy trochę pobłażliwi, czy tolerancyjni. Wenn ein Bruder diesen Vers nun aus dem Zusammenhang herausnimmt und am Sonntagmorgen vorliest, jeśli jakiś brat ten wiersz wyrywa z kontekstu i w niedzielę rano odczyta, oder wenn im Gebet zitiert wird, albo jeśli w modlitwie jest on zacytowany, dann wollen wir das so annehmen und das nicht zu sehr verurteilen. To chcemy być takimi, żebyśmy nie zbyt mocno kogoś oceniali. Besser wäre es aber, wenn man zum Beispiel aus Psalm 40 zitieren würde. Lepiej byłoby, gdybyśmy na przykład cytowali z Psalmu 40. Dann ist man näher bei der Schrift. Wtedy jesteśmy bliżej treści Pisma. Psalm 40, Vers 8, da sprach ich, siehe, ich komme, in der Rolle des Buches steht von mir geschrieben. Psalm 40, wiersz 8, wtedy rzekłem, oto przychodzę, w zwoju księgi napisano o mnie. In Hebräer 10 wird das ausdrücklich auf den Herrn Jesus bezogen. Hebrajczyków 10, to jest wyraźnie odnoszone do osoby Pana Jezusa. Und deshalb sind wir näher bei der Schrift, wenn wir Psalm 40 nehmen und nicht Jesaja 6. I dlatego jesteśmy bliżej Pisma, jeśli bierzemy Psalm 40, a nie Izajasza 6. Aber nochmal, lasst uns auch nicht gleich jemanden total verurteilen, wenn er es denn doch mal tut und anwendet. Ale chciałem jeszcze raz nikogo tak przekreślać, czy atakować, jeśli on ten wiersz Izajasza by w ten sposób tak zastosował. Wir unterscheiden ja auch an anderen Stellen schon mal zwischen Auslegung und Anwendung. Bo są też inne miejsca, w których jesteśmy w stanie rozróżnić pomiędzy rzeczywistym wykładaniem tego miejsca, a zastosowaniem jego. Das gibt übrigens mir viele Stellen aus dem Psalm. To też na marginesie dotyczy wielu miejsc z psalmów, gdzie jest jakieś miejsce, które bezpośrednio nie mówi o Panu Jezusie, ale gdzie jednak jak najbardziej można to miejsce na niego zastosować. Ja właśnie myślę o Psalmie 41, wiersz 10. Sogar der Mann meines Friedens, auf den ich vertraute, der mein Brotarzt, hat die Ferse gegen mich erhoben. Nawet przyjaciel mój, któremu zaufałem, który jadł mój chleb, podniósł piętę przeciwko mnie. A tutaj w rzeczywistości chodzi o Achitofela, ale można to zastosować także i na Pana. Dlaczego w drugiej Księdze Mojżeszowej w związku z wyprowadzeniem Izraela z Egiptu mowa jest początkowo o trzydniowej wędrówce na pustynię? Druga Mojżeszowa 3:18. Skoro Bóg zapowiedział już wcześniej, Druga Mojżeszowa 3:8, wyprowadzenie docelowe do ziemi obiecanej. Później w trakcie plag i po nich nie ma już mowy o trzydniowej wędrówce, lecz po prostu o wypuszczeniu ludu. Dlaczego? Czy w związku z tym możemy mówić o zatwardzeniu serca przez Boga i czy dzisiaj może taki stan mieć miejsce? Dlaczego Bóg zatwardził serce Faraona? I te dwa wiersze, które są zacytowane. A gdy usłuchają głosu Twego, wtedy pójdziesz Ty i starsi Izraela do króla egipskiego i powiecie mu: Pan Bóg Hebrajczyków objawił się nam. Chcemy więc odbyć trzydniową wędrówkę na pustynię, aby złożyć ofiarę Panu Bogu naszemu.
Wstąpiłem przeto, by go wyrwać z mocy Egiptu i wyprowadzić go z tego kraju do ziemi żyznej i rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód. Die Frage scheint nicht so ganz einfach zu sein, oder nicht auf den ersten Blick jedenfalls. Wydaje się, że to pytanie na pierwszy rzut oka nie jest takie proste. Aber tatsächlich spricht das zweite Buch Mose, wenn ich es richtig gesehen habe, dreimal von dieser Dreitagesreise. Ale faktycznie druga księga Mojżeszowa, jeśli dobrze liczę, trzykrotnie mówi o tej trzydniowej podróży na pustynię. Und das muss eine Bedeutung haben. I to musi mieć znaczenie. Und ich denke, es hat erstens eine rein direkte Bedeutung. I myślę, że najpierw to ma pewne bezpośrednie znaczenie. Und es hat auch eine symbolische, typologische Bedeutung. I to ma też po drugie takie symboliczne znaczenie. Die direkte Bedeutung scheint mir die folgende zu sein. To bezpośrednie znaczenie wydaje mi się, że jest następujące. Gott stellt dem Pharao eine Minimalforderung. Bóg stawia faraonowi minimalne żądanie. Und er tut das, um schon an dieser Minimalforderung zu zeigen, wie böse der Pharao war. I czyni to, aby również, aby przede wszystkim, aby w tym minimalnym żądaniu pokazać, jak zły jest faraon. Natürlich wollte Gott sein Volk in das zugesagte Land bringen. Oczywiście celem Boga było zaprowadzić lud swój do tego obiecanego kraju. Aber er konfrontiert den Pharao eben mit einer deutlich geringeren Forderung. Ale drei Tage. Ale on konfrontuje faraona z tym minimalnym żądaniem, trzydniową podróż. Und Pharao sagt nein. I faraon mówi nie. Er kommt dieser Minimalforderung nicht nach. A więc on nie spełnia tego, tego najmniejszego żądania. I czytamy kilkukrotnie, zatwardził faraon serce swoje. I teraz przechodzimy do drugiego, do drugiej części tego pytania. Czy możemy mówić o zatwardzeniu serca przez Boga? Ja, das können wir. Tak, możemy. Aber zuerst hat Pharao sein Herz verhärtet. Ale najpierw faraon sam zatwardził swoje serce. Gott hat das Herz des Pharao nicht willkürlich verhärtet. Bóg nie zatwardził tak po prostu serca faraona, sondern er hat przypadkowo, sondern er hat es verhärtet, weil zuerst Pharao sich selbst verhärtet hat. Bóg zatwardził jego serce dlatego, że najpierw on sam swoje serce zatwardził. Was hat das uns heute zu sagen? Co ma to dla nas do powiedzenia? Es kann sein, dass ein Mensch sein Herz so oft verhärtet und nein sagt. Może tak się zdarzyć, że jakiś człowiek tak często będzie zatwardzał swoje serce i tak często mówił nie, dass Gott am Ende tatsächlich das Herz eines Menschen verhärten kann. Że koniec końców Bóg zatwardzi jego serce. Jetzt komme ich zu der sogenannten typologischen Bedeutung. I teraz do tego tak zwanego uszeregowanego czy typologicznego znaczenia oder übertragene symbolische Bedeutung für uns heute. Albo do tego symbolicznego znaczenia dla nas dzisiaj. Przenośnik. Das Volk sollte drei Tage Reise ziehen, um Gott zu ehren und zu dienen. Ten lud miał iść na trzydniową podróż, by Bogu służyć. Die drei Tage können wir als einen Hinweis nehmen auf den Tod und die Auferstehung des Herrn Jesus. Aby Boga uwielbić i Bogu służyć. I to możemy wziąć na, przełożyć na Pana Jezusa, śmierć i zmartwychwstanie. Wir wissen, dass er drei Tage im Grab war. Wiemy, że był trzy dni w grobie. Wenn wir Gott heute dienen, dann tun wir es auf der Basis des Todes und der Auferstehung des Herrn Jesus. Jeśli Bogu służymy, to czynimy to na podłożu, na podstawie dzieła Pana Jezusa. Und zweitens können nur solche Menschen Gott dienen, die mit dem Herrn Jesus gestorben, begraben und auferweckt worden sind. A po drugie, Bogu mogą służyć tylko ci, którzy z Panem albo Panu Jezusie, z Panem Jezusem są umarli i z Nim zmartwychwstani. Nur Menschen, die das ganze Werk des Herrn Jesus für sich in Anspruch nehmen. Tylko ci ludzie, którzy całe dzieło Pana Jezusa przyjmują, Tod und Auferstehung können Gott wirklich dienen. Śmierć i zmartwychwstanie. Tylko oni mogą Bogu prawdziwie służyć. Vielleicht kann man das zu diesen drei Tagereisen sagen. Być może to, jeśli chodzi o tą trzydniową podróż. Zu der letzten Frage, warum verhärtete der Pharao sein Herz? Er härtet das, was Hans August eben gesagt hat. Jeremia 46. Co do tego pytania, dlaczego Bóg zatwardził serce faraona, to Jeremiasza 46. 17.
17. Wiersz. Man rief dort, der Pharao, der König von Ägypten, ist verloren. Er hat die bestimmte Zeit vorübergehen lassen. In der deutschen Übersetzung ist dann eine Anmerkung, das heißt die Frist, die Gott ihm gewährte. Jest Jeremiasza 46, wiersz 17. Bart powiedział, że tam jest w niemieckim, że on ten dla niego wyznaczony czas jakby przepuścił, to znaczy dał Bóg, że go stracił, że miał czas, żeby samemu pokutować z winy swojego serca, ale on ten czas niestety nie wykorzystał, stracił. W języku polskim jest to nadane, nadajcie faraonowi, królowi egipskiemu imię wrzawa, która przekracza swój czas. Jest to u nas w warszawskim tłumaczeniu inaczej oddane. Ale głównie chodzi o to, że stracił swój czas, przekracza swój czas, czyli faraon stracił swoją szansę, czyli ten swój czas. I jeszcze jedna myśl do tego. Faraon najpierw powiedział, niech ofiarują w kraju. I Mojżesz to natychmiast odrzucił, bo w Egipcie nie mogli ofiarować. Bo w Egipcie ofiarowaliby obrzydliwość. Bo to, co dla oczu, to, co dla Żydów było cenne, to dla Egipcjan było obrzydliwością. I Mojżesz powiedział, nie, tak nie możemy. I potem faraon mówi, nie oddalajcie się zbytnio. Po to, aby ciągle byli pod jego wpływem. I tu na to niebezpieczeństwo Mojżesz reaguje tak. Mojżesz mówi, nie, pójdziemy na trzydniową podróż. Abyśmy właśnie nie byli pod wpływem Egiptu, faraona. Aby wyjść wystarczająco daleko spod tego wpływu. I to jest też pouczenie dla nas. Aby być wystarczająco daleko od rzeczy tego świata. Bo jak jesteśmy w społeczności ze światem, nie możemy ofiarować. Czy wypowiedź Jonatana wobec swojego ojca Saula o nieobecności Dawida można uznać za kłamstwo? Prośba o uzasadnienie tej sytuacji w odniesieniu również do ówczesnego przepisu zakonu, jak też do obecnego czasu. Przeczytam ten fragment. Tego dnia Saul nie powiedział o tym ani słowa, gdyż sądził, że to przypadek, że może jest nieczysty, gdyż nie zdążył się oczyścić. Lecz następnego dnia ponowił, gdy miejsce Dawida było puste, rzekł Saul do Jonatana, syna swego, dlaczego syn Isajego nie przyszedł ani wczoraj, ani dzisiaj na wieczerzę? Jonatan odpowiedział Saulowi, Dawid prosił mnie bardzo, aby mu pozwolić pójść do Betlejemu, mówiąc, zwolnij mnie, proszę, gdyż składamy ofiarę rodzinną w tym mieście. Kazali mi przyjść bracia moi, otóż teraz, jeżeli znalazłem łaskę w twoich oczach, pozwól, że udam się tam i odwiedzę moich braci. Dlatego nie przyszedł do stołu królewskiego. I to miejsce z drugiej księgi Mojżeszowej. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Czy też inne tłumaczenia. Nie składaj się fałszywego, czy nie świadcz fałszywie. Gottes Wort sagt, dass Lügen Sünde ist. Słowo Boże mówi, że kłamanie jest grzechem. Kłamstwo jest grzechem. Redet Wahrheit und belügt einander nicht. Mówcie prawdę i nie okłamujcie siebie nawzajem. Wenn hier diese Begebenheit erzählt wird, dann wollte Jonathan David schützen. Jeśli ta historia tutaj jest opowiadana, to wtedy Jonathan chciał Dawida chronić. Saul wollte nicht, dass David das Königtum bekam. Saul nie chciał, aby Dawid otrzymał królestwo. Er wollte, dass er sein eigener Sohn bekam. On chciał, aby jego własny syn je otrzymał. Deswegen versuchte er, David aus dem Weg zu räumen. Dlatego on starał się usunąć Dawida. Jonathan und David waren best friends, also beste Freunde. A Jonathan i Dawid, oni byli najlepszymi przyjaciółmi. Sie liebten einander.
oni siebie nawzajem miłowali. Und als Jonathan merkte, dass sein Vater Saul David beseitigen wollte, wollte er David schützen. A gdy Jonathan zauważył, że jego tata Saul chciał zabić albo usunąć Dawida, to chciał go chronić. Deswegen belog Jonathan seinen eigenen Vater. Dlatego Jonathan okłamał swojego własnego ojca. Es gibt verschiedene Gründe, warum wir lügen. Es są różne powody, dlaczego my ludzie kłamiemy. Es kann dieser eine Grund sein, um zu schützen. Może być taki powód, aby kogoś ochronić. Es gibt einen anderen Grund, dass wir folgen, dass wir Angst haben vor den Folgen. Jest też taki inny powód, że boimy się konsekwencji. Oder weil es einfach bequem ist, die Unwahrheit zu sagen. Albo że po prostu jest to nam wygodne, coś takiego fałszywego opowiedzieć. Wir sagen in Deutschland, dass das eine sogenannte Notlüge bei Jonathan war. My w Niemczech to nazywamy kłamstwem z konieczności. Es gibt noch eine Frau in dem Alten Testament, das war Rahab, die auch gelogen hat, um die Kundschafter zu schützen. Jest w Starym Testamencie jeszcze niewiasta, która też kłamała, to jest skłamała Rahab, aby chronić tych wywiadowców, czy zgadowców. Das Motiv war gut, die Tat war falsch. Jej motyw był dobry, ale jej czyn był niedobry. Interessanterweise wird das nirgendwo im Neuen Testament erwähnt von Gott. Ciekawe jest to, że w Nowym Testamencie Bóg na żadnym miejscu na ten temat tego kłamstwa nie wchodzi. Trotzdem war es falsch. Mimo to, to było niewłaściwe. Und bei Jonathan war es auch falsch. I przy Bachu Jonathana to również było niewłaściwe. Bei Rahab können wir sagen, dass sie in diesem Sinne noch keine Gläubige war. W przypadku Rahab możemy powiedzieć, że wtedy w tym miejscu nie była ona jeszcze wierzącą. Bei Jonathan können wir sagen, dass er schwach im Glauben war. W przypadku Jonathana możemy powiedzieć, że on był słaby w wierze. Egal in welchem Zustand wir sind, lügen ist falsch. Niezależnie w jakim stanie się znajdujemy, okłamywanie kogoś jest fałszywe. Und lügen ist Sünde. I okłamywanie jest grzechem. Und wenn wir in solche Schwierigkeiten kommen wie Jonathan, jeśli wpadniemy czy wejdziemy w takie trudności jak Jonathan, dann müssen wir Gott um Hilfe bitten, bei der Wahrheit zu bleiben. To musimy prosić Boga, abyśmy mogli pozostać przy prawdzie. Co oznacza wypowiedź Pana Jezusa z Ewangelii Łukasza, 22 rozdział, 38 wiersz. Oni zaś rzekli: Panie, oto tutaj dwa miecze, a on na to wystarczy. Der Jesus macht den Jüngern in diesem Abschnitt deutlich, dass ein Wechsel geschehen würde. Pan Jezus w tym fragmencie uczniom pokazuje, że nastąpi pewna zmiana. Bisher war er bei ihnen gewesen und hatte sie versorgt. Do tego momentu on był przy nich i troszczył się o nich. Und es hatte ihnen nichts gefehlt. I niczego im nie brakowało. Aber jetzt würde er weggehen. Ale teraz on by odszedł od nich. Er wäre nicht mehr persönlich, so wie bisher bei ihnen. I nie byłby już tak osobiście, cielesnie przy nich. Und sie müssten in gewissem Sinn für sich selbst sorgen. I w pewnym sensie musieliby troszczyć się o siebie same. Sie würden auch kämpfen müssen. I musieliby też i walczyć. Und dafür braucht es ein Schwert. Do tego jest potrzebny miecz. Und sie sollten das, was ihnen auf der Erde zur Verfügung stand, einsetzen, um diesen Kampf für den Herrn Jesus kämpfen zu können. I oni mieli to, co stało do ich dyspozycji, użyć, aby móc walczyć dla Pana Jezusa tu na tej ziemi. Aber Petrus hat es buchstäblich genommen. Ale Piotr słowa Pana Jezusa wziął dosłownie. Der Herr Jesus hatte es nicht nur buchstäblich gemeint. Pan Jezus nie miał tych słów tylko i wyłącznie dosłownie. Er hatte gemeint, der Weg mit mir wird ein Kampf für euch sein. On miał na myśli, że ta droga ze mną to będzie walką dla was. Und da sollt ihr alles, was ihr habt, Oberkleid oder andere Sachen. I wszystko, co wtedy macie, tą szatę zwierzchną czy cokolwiek, einsetzen in diesem Kampf für mich. Musicie użyć w tej walce dla mnie. Nun, Petrus hat es buchstäblich genommen. Cóż, Piotr wziął te słowa dosłownie. Er hatte die Schwerter gezählt, die da waren. On liczył te miecze, które tam były. Und hatte festgestellt, sind zwei Schwerter da. I stwierdził, że są tutaj dwa miecze. Und jetzt sagt er, Jesus, es ist genug. I Pan Jezus na to powiedział, wystarczy.
Er merkt, dass Petrus nicht verstanden hat, was er eigentlich sagen wollte. On zauważył, że Piotr właściwie nie zrozumiał, co on chciał powiedzieć. Und er sagt, es macht jetzt keinen Sinn, weiter zu erklären. I on jakby powiedział, nie ma sensu tą rzecz dalej im tłumaczyć. Ihr könnt das jetzt noch nicht verstehen. Wy tego w tym momencie jeszcze nie jesteście w stanie zrozumieć. Später würden sie es verstehen. Później by to zrozumieli. Wenn der Heilige Geist gekommen wäre, w momencie, gdy Duch Święty wystąpił, wenn sie diesen Wechsel der Zeiten verstanden hätten, i gdyby zrozumieli tą zmianę tych czasów, dann würden sie auch verstehen, was der Herr Jesus meint. To zrozumieliby też, co miał Pan Jezus na myśli. Aber der Jesus sagt, jetzt in diesem Augenblick, es ist nutzlos weiter darüber zu sprechen, ihr könnt es jetzt noch nicht verstehen. Ale Pan Jezus mówi, w tym momencie jest to bezsensowne mówić na ten temat dalej, nie jesteście w stanie tego jeszcze zrozumieć. In dem Sinn meint er, es ist genug. I w tym znaczeniu on ma na myśli, wystarczy. Es geht ihm nicht um die Anzahl der Schwerter. Nie chodzi mu o tutaj ilość mieczy. In dem Augenblick wird sie gar kein Schwert brauchen. Bo w tym momencie nie potrzebowaliby żadnego miecza. Und wenn Petrus das Schwert gebraucht, dann war es nur schlecht. A w momencie, w którym Piotr użył miecz, to było niewłaściwe. Der Jesus macht den Schaden wieder gut. Pan Jezus naprawia jego błąd. Aber es ging ihm um die übertragene Bedeutung. Chodziło mu o tą przenośne, o to przenośne znaczenie. Und die konnten sie jetzt noch nicht verstehen und deswegen sagt der Jesus, es ist genug. Ale tego jeszcze nie mogli zrozumieć, dlatego Pan Jezus mówi, wystarczy. Er geht weiter. On idzie dalej. Auf seinem Weg. Und er weiß, bald wird der Augenblick kommen, dass die Jünger es verstehen. Na swoją, idzie dalej swoją drogą i wie, że nastąpi ta chwila, w której oni by to zrozumieli. Pytanie dotyczące Ewangelii Jana, 18 rozdział, 16 wiersz. Przeczytam ten wiersz. Piotr zaś stał na zewnątrz przed bramą. Wyszedł więc ten drugi uczeń, który był znany arcykapłanowi, i porozmawiał z odźwierną i wprowadził Piotra. Skąd Jan był znany arcykapłanowi i co dzieje się z nim na dziedzińcu arcykapłana, skoro jest mowa tylko o Piotrze, że się zaparł i wyszedł? Czy dzięki temu mógł być jedynym uczniem stojącym pod krzyżem? Vielleicht eine kurze Ergänzung bei dem letzten Satz, müsste es vielleicht konkreter heißen, könnte er also aufgrund dessen, dass er dem hohen Priester bekannt war, der einzige Jünger sein, der am Fuß des Kreuzes steht. Johannes hat ja erst sehr spät geschrieben. Jan napisał Evangelium późno, bardzo późno. Und er ergänzte in seinem Johannes-Evangelium einige Einzelheiten, die wir ohne sein Evangelium nicht wüssten. I on uzupełnia pewne szczegóły, których nie znalibyśmy, gdyby nie było jego Ewangelii. Und er schreibt hier eben oder macht klar, dass der Grund, warum Petrus in den Hof gekommen ist, er selbst war. I on pisze tutaj jasno, że tylko Piotr dostał się na ten dziedziniec tylko i wyłącznie dzięki niemu. Soweit ich das erkenne, sagt außer dieser Stelle nichts das Wort Gottes darüber, warum Johannes dem hohen Priester bekannt war. I jeśli ja to dobrze rozumiem czy znam, to nigdzie nie mamy tego powodu podanego, skąd Jan był znany arcykapłanowi, albo skąd się znali. Da aber die Kreuzigung ja außerhalb des Hofes stattgefunden hat, außerhalb von Jerusalem auf Golgatha. Ale ponieważ ukrzyżowanie miało miejsce poza miastem, poza bramą, gibt es für meine Begriffe keinen direkten Bezug, dass nur Johannes am Kreuz war. To dla mnie nie ma tutaj tego związku, że właśnie dlatego, że tylko Jan i Piotr mieliby być na tym dziedzińcu, to tylko byli jedynymi uczniami pod krzyżem. Aber das wird ja in Johannes 19, Vers 26 beschrieben, dass der Jesus ja auch mit Johannes und der Mutter gesprochen hat. Ale w 26 wierszu Jana 19 mamy opis, że on właśnie też był pod krzyżem, jako jeden z... Łukasza 23:11. Przeczytam ten wiersz. Wielizny jest Łukasz 23. Wtedy Herod z żołnierstwem swoim sponiewierał go i wydrwił. Kazał go przybrać we wspaniałą szatę i odesłał z powrotem do Piłata. Czy to mogła być szata Pana Jezusa, o którą później rzucano losy pod krzyżem, zgodnie z proroczą zapowiedzią? Co oznacza, że jego suknia była od góry do dołu cała tkana, a nie szyta? Czy można to połączyć z drugą Mojżeszową 28 rozdział, gdzie jest mowa o tkaniu w przypadku obwódki, płaszcza i tuniki arcykapłana? Die
Stelle aus Lukas 23 macht ja deutlich. Miejsce z Łukasza 23 nam pokazuje. Es war keine Anerkennung von Seiten Herodes, dass er ein glänzendes Gewand dem Herrn Jesus anziehen ließ. To nie było uznaniem ze strony Heroda, że dał czy kazał ubrać Pana Jezusa w tą wspaniałą szatę. Sondern es war beißender Spott. Ale to była kąśliwa złość. Er hatte den Herrn Jesus... Nie, jak drwina, kąśliwa drwina. Er hatte den Herrn Jesus geringschätzig behandeln und verspotten lassen. On tutaj sponiewierał Pana Jezusa i go wydrwił. Wenn wir dann zu der Frage kommen, ob das das Gewand sein könnte, über das das losgeworfen ist, gemäß der prophetischen Aussage. Jeśli teraz przejdziemy do tego pytania, czy to mogła być właśnie ta szata, którą, z powodu której rzucano losy, zgodnie z tym prorokiem ze Starego Testamentu. Dann ist das eine Aussage aus Psalm 22. To jest to wypowiedzią z Psalmu 22. Dort sagt der Psalmist, über mein Gewand werfen sie das los. Tam psalmista mówi, że rzucają losy o moją szatę. Und diese prophetische Aussage hat sich auf Golgatha erfüllt. I to prorocze słowo spełniło się na Golgocie. Und dazu lesen wir Johannes 19, Vers 23 und 24. Do tego czytamy Jana 19, wiersz 23 i 24. A gdy żołnierze ukrzyżowali Jezusa, wzięli szaty Jego i podzielili na cztery części, każdemu żołnierzowi część i zwierzchnią suknię. A ta suknia nie była szyta, ale od góry cała tkana. Wtedy rzekli jedni do drugich, nie krajmy jej, rzućmy losy o nią, czy ja mam być, aby się wypełniło pismo, które mówi, rozdzielili między siebie szaty moje. A o suknię moją losy rzucali. To właśnie uczynili żołnierze. Eine kurze Bemerkung zum Hintergrund. Krótki komentarz do tła, na którym to się wydarzyło. Da lebt der Heiland noch. W tym momencie jeszcze żyje Zbawiciel. In furchtbarer Qual. Będąc w okrutnych cierpieniach. Und er muss zusehen. I musi przyglądać się temu, wie man während er noch lebt, jak się podczas gdy on jeszcze żyje, seine Kleider verteilt, rozdziela jego szaty. Was heißt das? Co to znaczy? Das ist die Botschaft, du brauchst nie mehr Kleider. To ten czyn zawiera poselstwo, ty już nigdy nie potrzebujesz ubrań. Du wirst bald sterben. Ty wkrótce umrzesz. Du brauchst keine Kleider mehr. Nie potrzebujesz już żadnego ubrania. Wir können sie jetzt schon verteilen. Możemy już teraz je rozdać. Dann haben wir aber Vers 24 gelesen von dem Untergewand. Ale czytaliśmy o tej szacie zwierzchniej. Das ja auch in der zweiten. Jak? Jak tam jest w polskim? O jego, o tej sukni, tak. Das ja auch in der zweiten Frage erwähnt wird. Co jest też wymienione w drugim pytaniu? Das Untergewand ist das Kleidungsstück, das der Jude, ich denke, man kann sagen, auf der Haut trug. Ta suknia, to bym jakby bielizna, coś takiego. Und darüber trug er ein Oberkleid. I na tej bieliznie on nosił szatę zwierzchnią. Oder ein Obergewand. Das hat der Jesus im Übrigen abgelegt, als er die Füße der Jünger wusch. Albo płaszcz taki zewnętrzny. On, Pan Jezus na przykład go zdjął, gdy umył uczniom stopy. Aber hier geht es um das Untergewand. Ale tu jest mowa o tej sukni. Czy ty, das Untergewand hat zwei Merkmale. I ta suknia ma dwie cechy. Es war erstens ohne Naht. Pierwsza, ona była bez szwów. Und es war von oben an durchgehend gewebt. I była z góry aż do końca tkana. Das Untergewand spricht von der vollkommenen Menschheit des Herrn Jesus. Ta suknia mówi o doskonałej ludzkości Pana Jezusa. Und zwar unter człowieczeństwo Pana Jezusa. Und zwar unter dem Aspekt, a mianowicie pod kątem, dass er derjenige ist, der aus dem Himmel auf die Erde herabgekommen ist. Że on jest tym, który właśnie z nieba zstąpił na ziemię. In 1. Korinther 15 wird der Herr Jesus der Himmlische genannt. W 1. Koryntian 15 Pan Jezus jest nazwany tym niebiańskim albo niebieskim. Also von oben an zeigt uns, er ist wahrer Mensch gekommen gewesen und hier auf diese Erde gekommen. To znaczy z góry tkana, że on był prawdziwym człowiekiem i stąpił tu na tą ziemię. Das zweite Merkmal, ohne Naht durchgehend gewebt.
A ta druga cecha, że była ona tkana bez szwu. Das zeigt uns seine Vollkommenheit in seinem ganzen Leben. To pokazuje nam jego doskonałość w całym jego życiu. Dazu ein Vers aus Johannes 8. Do tego jeden wiersz z Jana 8 rozdziału. Vers 25. Wiersz 25. Da sagt der Jesus, ich bin durchaus das, was ich auch zu euch rede. Pan Jezus mówi, że nie, w polskim powinno być inaczej, kim on jest, jestem jak najbardziej tym, w jaki sposób się do was wyrażam. Das heißt, bei dem Herrn Jesus passte eins zum anderen. To znaczy, w przypadku Pana Jezusa jedno do drugiego zupełnie pasowało. Es gab keine Widersprüchlichkeit in seinem Verhalten. Nie było żadnych sprzeciwów, sprzeczności, jeśli chodzi o jego zachowanie. Es war alles in vollkommener Harmonie. Było wszystko w zupełnej harmonii. Das ist ein weiteres wunderbares Merkmal unseres Herrn. I to jest dalszą cudowną cechą naszego Pana. Dass man dieses Untergewand vor seinen, unter seinen Augen verlost hat. A to, że tą suknię, że rzucano o nią losy na jego oczach, gehört zu den Merkmalen vom tiefen Leid, die man dem Herrn Jesus zugefügt hat. Ten fakt należy do tych głębokich cierpień, które jakby przydano Panu Jezusowi. Die letzte Frage. Ostatnie pytanie. Ist dieses Untergewand zu kombinieren mit 2. Mose 28? Czy tą suknię można jakoś powiązać z 2. Mojżeszową 28? Nein, das hat nichts miteinander zu tun. Nie, to nie ma nic ze sobą do czynienia. Die Kleidung des hohen Priesters war ein einzigartiges, prachtvolles Meisterwerk. To ubranie, czy szata tego arcykapłana była przepiękna, cudowna i jednorazowym jakimś dziełem. An kunstvoller Webearbeit, jeśli chodzi o jakieś kunsztowne tkackie dzieło, mit edelsten Materialien, z najszlachetniejszych materiałów, und dieses Gewand durfte nur der Hohepriester tragen, i tą szatę mógł nosić tylko arcykapłan, und niemand sonst, i nikt inny. Der Hohepriester war aus dem Stamm Levi, arcykapłan pochodził z plemienia Lewiego, der Jesus war aus dem Stamm Juda. A Pan Jezus pochodził z plemienia Judy. Das sagt uns Hebräer 7. O tym mówi nam Hebrajczyków 7. Von daher kann man die beiden Gewänder, muss man die beiden Gewänder unterscheiden. Dlatego należy rozróżnić te dwie szaty. Vielleicht ist es doch manchmal gut, in den Bibeltext zu gucken. Być może dobrze jest też wejść do tego tekstu biblijnego. Das Alte Testament ist auf Griechisch übersetzt worden. Stary Testament bowiem został też przetłumaczony na grecki. Und wird von unserem Herrn gerade in der griechischen Sprache im Neuen Testament zitiert. I właśnie przez Pana jest on w języku greckim w Nowym Testamencie cytowany. Und dieses Untergewand, ta suknia Pana, das ist genau dieselbe Tunika, das ist ein anderer Ausdruck. Jest to ta sama tunika, to jest to ta samo słowo, die beim hohen Priester. Która była w przypadku arcykapłana. Ja trochę muszę to zaznaczyć. Da aus 2. Mose 28. I tu czytamy właśnie 2. Mojżeszowe 28. Weil da die siebenfache Kleidung des hohen Priesters unterschieden wird. Tam jest ten siedmiorazowy ustrój czy nastrój tego arcykapłana jest tutaj rozróżniony. Dass er über dem Brustschild das Ephod hatte. To, że miał nad tą tablicą też ten Ephod. Und darunter war das Oberkleid. Kannst du mir sagen, welche Vers du bist? Vers 4. Pod tym efodem był płaszcz, to jest 4. wiersz. Und das Oberkleid ist aus blauem Purpur. Ten płaszcz z wierzchni był z niebieskiej purpury. Das ist das, wovon Friedhelm spricht, dass das diese Herrlichkeit des Himmels. To jest to, o czym Friedhelm mówił, o tej chwały nieba. Und darunter steht, und einen Leibrock aus zellenförmigem Gewebe. Ja, a następnie jest mowa o tunice haftowanej. Und das ist genau das Webstück, was der Hohepriester trug. To jest dokładnie właśnie ta tkana część, którą nosił arcykapłan. Und dieses zellenförmige ist das gleiche Wort wie schachbrettförmig. Haftowane, to znaczy w niemieckim jest coś takiego, że to było jak wyglądało jakby tablica w szachownicy. Und das unterstreicht gerade den Gedanken, dass auch das Gewebe vollständig war, gleichmäßig war. I to podkreśla tą myśl, że ta szata była tkana jakby była jednością.
Und das war so kostbar, weil das auf einer bestimmten Webweise hergestellt wurde. I to było dlatego takie kosztowne, ponieważ zostało to w specjalny sposób tkane. Wie das auch bei den Vorhängen ist, da gibt es die Kunstweberarbeit und die Buntwirkerarbeit. Ich bin kein Schneider, das kann ich schlecht übersetzen. 2. Mose 26, Vers 31 steht Kunstweberarbeit, das ist Weberei. W 2. Mojżeszowej, 26. rozdziale, 31. rozdziale jest ich lese mal den Vers einmal, ja? Czytamy ten wiersz. Zrobisz też zasłonę z fioletowej i czerwonej purpury, z karmaszynu i ze skręconego bisioru. Zrobisz ją z wyhaftowanymi na niej artystycznie cherubami. Was steht da? Welches Wort steht in Deutsch? Weber. Gewoben. Okay. Webstock. Und in Vers 36 als Gegenschuld des Buntwirkerarbeit ist gewirkt. Aha. A przeciwieństwem do tego inny sposób wytwarzania jakichś tam szaty czy tych zasłon jest w 36 wierszu. Tam czytamy, zrobisz też zasłonę do wejścia do namiotu z fioletowej czerwonej góry i z karmazynu i ze skręconego bisioru. Und das ist extra so, damit ein gleichmäßiges Webmuster entstehen kann. To było specjalnie po to, aby taki jednorodny wzór powstał. Und das ist sogar in einer Strumpfwebtechnik. Hoffentlich kommt ihr da drauf. Bei Strumpfen wird man einen Schlauch machen, deshalb gibt es keine Naht. Aha. Jeśli na przykład ktoś robi skarpety, to też jest coś takiego, że wtedy tam nie ma żadnego szwu. Und weil das so schön ist, gibt es noch eine Stelle, an der auch dieses Untergewand benutzt wird. I dlatego, że ten temat jest taki piękny, jest jeszcze jedno miejsce, gdzie jest mowa o tej sukni. Vielleicht sind wir auch ein bisschen überrascht, weil wir das immer anders kennen. Być może jesteśmy też troszeczkę zaskoczeni, ponieważ zawsze inaczej to jakoś znaliśmy. Das ist das Untergewand, was ein Jakob seinem Sohn Josef gibt. Jest ta suknia, którą Jakub daje swojemu synowi Józefowi. Das ist der gleiche Ausdruck. Jest tam to samo słowo wymienione. Czy brat, który nie był ochrzczony, może podawać pieśni, modlić się na głos i czytać na głos wersety biblijne w czasie zgromadzenia? Czy w czasie głoszenia słowa może zabrać głos? Kogo nazywamy bratem? Wenn man Regeln aufstellen möchte. Wenn man Regeln aufstellen möchte. To jest zawsze dość trudne, jeśli chce się wyznaczać reguły. Auf der anderen Seite gibt es auch einen gesunden geistlichen Verstand oder ein geistliches Empfinden. Z drugiej strony też jest dobrze, jak jest takie duchowe zrozumienie i odczucie duchowe. Streng genommen werden in dieser Frage die drei Beziehungskreise angesprochen, in denen wir als Christen stehen. Tutaj w tym pytaniu są zawarte, czy poruszone trzy okręgi, w których my jako chrześcijanie się poruszamy. Die erste Beziehung ist die Familie Gottes. Pierwszy krąg to jest rodzina Boża. Das tangiert die Frage, wen nennen wir einen Bruder? Tutaj mamy to pytanie, kogo nazywamy bratem? Wer aus Gott geboren ist, kto jest narodzony z Boga, gehört zur Familie Gottes und ist damit ein Bruder oder eine Schwester. Jest, należy do rodziny Bożej i jest bratem czy też siostrą. Der zweite Beziehungskreis ist das Reich Gottes. Drugim tym okręgiem jest Królestwo Boże. Da geht es um die Frage der Taufe. Tu jest pytanie o chrzest. Wer nicht getauft ist, kto nie jest ochrzczony, ist äußerlich nicht im Reich Gottes. Jest na zewnątrz nie znajduje się w Królestwie Bożym. Auch wenn ein Bruder ist und zur Familie Gottes gehört. Nawet jeśli jest bratem i należy do rodziny Bożej. Und dann haben wir den dritten Beziehungskreis, das ist die Versammlung. I mamy trzeci krąg, czy okrąg, to jest zgromadzenie. Die Versammlung kommt zusammen, das sind die Zusammenkünfte der Versammlung. Zgromadzenie zgromadza się i to są te nasze godziny zgromadzeń. Eigentlich haben diese drei Kreise nicht direkt etwas miteinander zu tun. W zasadzie te trzy okręgi nie mają bezpośrednio nic ze sobą do czynienia. Und doch kann man sie nicht voneinander trennen. A jednak nie możemy ich rozdzielić. Die Taufe ist einer der ersten Glaubensschritte, die ein aus Gott geborener tut. Chrzest to jest jeden z pierwszych, jeśli nie pierwszy krok, który nowo zrodzony czyni. Und normalerweise steht dieser Schritt am Anfang. I normalnym jest, jeśli ten krok jest na samym początku. So dass sich jemand, der nicht getauft ist, wohl normalerweise kaum in den Zusammenkünften beteiligen wird. I dlatego też ten, kto nie jest ochrzczony, praktycznie nie udziela się zgromadzeniu. Trotzdem sollten wir vorsichtig sein, ganz feste Regeln auszusprechen. A jednak mamy być bardzo ostrożni, aby takie twarde zasady wprowadzać.
Ich habe vor Jahren Folgendes erlebt. Przed laty przeżyłem następującą rzecz. Da hat sich ein junger Mann an einem Samstag wirklich bekehrt. Pewien młody człowiek w sobotę naprawdę się nawrócił, szczerze się nawrócił. Er war noch nicht getauft. Nie był jeszcze ochrzczony. Aber am Sonntag in der Zusammenkunft hat sich geäußert. Ale w niedzielę na zgromadzeniu zabrał głos. Sein Herz war so voll. Jego serce było tak wypełnione. Und dann hat ein Zeugnis abgelegt. I złożył świadectwo. Und keiner hat ihn gestoppt. I żaden go, nikt go nie zatrzymał, nie powstrzymał. Mein Schwager Andreas war dabei, er kann sich da gut dran erinnern. Also, what? Was dabei? Mój szwagier Andreas był przy tym i może to potwierdzić. Also, zusammengefasst. Podsumowując. Es ist ungewöhnlich, wenn das passiert. To jest niezwykłe, jeśli by się, czy nie... niespotykane, jeśli coś takiego się dzieje. Aber wir sollten auch nicht kategorisch sagen, das geht nicht. Ale nie powinniśmy też kategorycznie powiedzieć nie, tak nie może być. Wer sind wir, solche Regeln in der Versammlung Gottes aufstellen zu wollen? Kim jesteśmy, byśmy takie reguły w Zgromadzeniu Bożym wprowadzali? Wir wollen das dem Herrn überlassen. Chciejmy to zostawić Panu. Z taką osobą też zawsze można porozmawiać i zapytać, jaki jest powód, że nie chce się ochrzcić. Z taką osobą kann man auch immer reden und sie fragen, warum sie sich denn nicht taufen lassen möchte. Nächste Frage. Czy przy odmowie przyjęcia do stołu Pana podstawą do odmowy mogą być mniej istotne rzeczy niż powody, jakie prowadzą do wykluczenia ze społeczności? To tworzyłoby sytuację, gdy przy stole Pana są ludzie o gorszym świadectwie niż ci, którzy nie są dopuszczani do stołu Pana. Czy o odmowie dopuszczenia do stołu Pana decyduje garstka braci, a nie cały zbór? Może jedna myśl do tego, że przy takich pytaniach też jest nieraz ciężko zrozumieć sens tego pytania. Vielleicht einmal zu der Frage, bei solchen Fragen ist es manchmal schwierig, den Sinn der Frage zu verstehen. Bo bardzo często osoba, która zadaje takie pytanie, ma konkretną sytuację z tyłu głowy, do której się odnosi. Denn ganz oft hat eine Person, die so eine Frage stellt, schon einen konkreten Hintergrund, vor dem sie das fragt. Ale może z pomocą Pana będziemy w stanie odpowiedzieć. Aber vielleicht werden wir mit der Hilfe des Herrn doch in der Lage sein, darauf zu antworten. Ja rozpocznę z tym ostatnim pytaniem. Kann es sein, dass eine Handvoll Brüder diese Entscheidung fällt und nicht die ganze Versammlung? Czy jest to możliwe, że o dopuszczeniu do stołu decyduje tylko garstka braci, a nie cały zbór? Ist ganz einfach zu beantworten. To pytanie można bardzo prosto odpowiedzieć. Nein. Nie. Niemals kann eine Handvoll Brüder entscheiden, wer am Brotbrechen teilnehmen will, wer nicht. Nigdy garstka braci nie może odecydować o tym, kto będzie łamał przy stole chlebem, chleb czy nie. Es ist nach Matthäus 18 eindeutig die Versammlung. Według Mateusza 18, wiersz 20 jest to wyraźnie zgromadzenie, które o tym decyduje. Der hat ihr die Autorität gegeben zu binden und zu lösen. Pan dał zgromadzeniu ten autorytet, aby łączyć i rozwiązać. Dann wollen wir uneingeschränkt festhalten. Tego chcemy bez ograniczeń się trzymać. Dann die anderen Fragen. I następne pytania. Wenn eine Person der Wunsch verweigert wird, teilzunehmen. Jeśli jakiejś osobie odmawia się przyjęcia do stołu Pana. Die Gründe dafür aber weniger wichtige Dinge sind. Ale te powody na to są mniej ważne. Als solche, die zum Ausschluss führen. Jak te, które prowadzą do wykluczenia ze społeczności. Wenn es keine Gründe sind, die zum Ausschluss führen. Jeśli to nie są powody, które prowadzą do wykluczenia. To oznacza to, że może być przyłączony do społeczności. Jeśli są to powody, które by prowadziły do wykluczenia, to wtedy nie można takiej osoby przyjąć do społeczności. Ale każdy przypadek musi być pojedynczo rozeznany.
rozproszony. Das Ganze ist nicht von hier aus, sondern sonst im grünen Tisch entschieden werden. Ale tego nie można tutaj jakoś z tego miejsca tutaj konkretnie rozpatrzeć. Osoba ochrzczona jako niemowlę w kościele katolickim nawróciła się i zaczęła chodzić do zboru. Po jakimś czasie zgłasza się do stołu pańskiego i jest tylko ochrzczona jako niemowlak w kościele katolickim przez pokropienie. Nie chce się ochrzcić w wodzie, ale chce łamać chleb i pić z kielicha. Uważa, że chrzest w kościele katolickim jest ważny i nie trzeba go powtarzać, bo wtedy weszła do królestwa na podstawie chrztu katolickiego. Czy należy taką osobę przyjąć i czy może łamać chleb? Die Taufe bedeutet einen Stellungswechsel. Chrzest oznacza zmiana stanu, stanowiska. Ich will ein Beispiel deutlich machen, was ich meine. Chciałbym to zobrazować na przykładzie. Wenn ein 18-jähriger Sohn eines jüdischen Rabbiners sich bekehrt. Jeśli 18-letni syn jakiegoś rabinczyka się rabina się nawraca. Und morgen kommt der Herr, dann geht er mit und gehört zur Versammlung. I gdyby Pan jutro przyszedł, to on razem z nami jest pochwycony i idzie do nieba, ponieważ jest członkiem zgromadzenia. I na wieki będzie w domu Ojca razem z nami. Więc chrzest nie jest żadną decyzją, czy ktoś jest w niebie, czy w piekle. Die Kollegen des 18-Jährigen jetzt nicht sehen, dass er sich taufen lässt. Ale jeśli koledzy tego człowieka nie widzą, że daje się on ochrzcić, to dla nich on pozostanie Żydem. A w momencie, w którym daje się ochrzcić, staje się dla nich chrześcijanem. I zaczyna się prześladowanie. Die Schrift lehrt nicht. Słowo Boże nie naucza chrztu dzieci, ale też nie uczy chrztu dorosłych. Ona uczy chrzest wiary. Kto wierzy i będzie ochrzczony, i ochrzci się. I taufe bringt, jak Saul schon gesagt, uns in den Bereich des Reiches der Himmel. Chrzest, to już Ernst August powiedział, wprowadza nas w sferę Królestwa Niebios. Und wenn dieser junge Mann bei dieser Taufe, die er als Säugling an sich hat, ergehen lassen müssen. Jeśli ten mężczyzna, czy ten człowiek, który jako niemowlę przeszedł przez ten chrzest katolicki taki, daran festhält, dass es eine christliche Taufe war. Jeśli on tego się trzyma, że ten chrzest był chrztem chrześcijańskim, können wir nicht verlangen, dass er sich nochmal taufen muss. To nie możemy od niego żądać, aby jeszcze raz dał się ochrzcić. Ale jeżeli on ma to pragnienie, aby jeszcze raz został ochrzczony, to wtedy chętnie to czynimy. Ale nie jest to żadnym dodatkowym warunkiem, aby móc łamać chleb. Gdybyśmy tego żądali, to zadalibyśmy taki dodatkowy warunek, którego w piśmie nie znajdujemy. Vielleicht kann man kurz dazu sagen, dass die Apostel die christliche Taufe ja auch so nicht erlebt haben. Może do tego można dodać, że apostołowie takiego chrześcijańskiego chrztu też nie przeżyli. Sie haben wahrscheinlich die Taufe des Johannes erlebt. Prawdopodobnie oni przeżyli chrzest Jana. Und wenn das bei den Aposteln nicht der Fall war, dann können wir auch da so bei solch einem Menschen verfahren. I jeśli w przypadku apostołów tak nie było, to nie możemy tego też żądać od innych ludzi. Nun meine Erklärung über die Taufe gestern, noch einige Fragen nachgereicht worden, hier mündlich, schriftlich.
Ze względu na moją odpowiedź z powodu chrztu wczoraj, zostało tutaj podanych jeszcze kilku dalszych pytań pisemnych i ustnych. Ich möchte zunächst den Normalfall schildern, wie es auch die Bibel zeigt. Chciałbym najpierw przedstawić stan normalny, czy przebieg normalny, jak nam pokazuje o tym Biblia. Die Bibel zeigt, dass jemand, der sich bekehrt hat, anschließend tauchen ließ. Biblia pokazuje, że jeżeli ktoś się nawrócił, to następnie daje się ochrzcić. Gestern wurde schon einmal in einem Gebet darauf aufmerksam gemacht, dass das keine lange Zeit in Anspruch nehmen muss. Wczoraj zostało już w modlitwie też na to zwrócona uwaga, że to nie jest z reguły długi czas pomiędzy tymi dwoma krokami. Es ist jemand, der sich bekehrt und dann bewusst Christ sein will für diese Erde, die er sich taufen lässt. Ktoś, kto się nawrócił, kto następnie świadomie daje się ochrzcić i jest wśród tej trzody dzieci Bożych. Zudem ist das keine richtige Taufe, sondern mehr ein Besprengen des Säuglings. Kein Untertauchen. Ja. A ten inny przykład to w sumie to nie jest tylko zanurzenie, tylko pokropienie. Es ist also die falsche Taufe zum falschen Zeitpunkt an den falschen Personen. Więc ten opis, ten wczorajszy, to jest tak, fałszywy chrzest we fałszywym czasie i na fałszywej, czy na niewłaściwej osobie. I w fałszywy sposób. No to powiedziałem, mi się wydaje. Und doch ist es eine christliche Taufe. Mimo to jednak to jest chrześcijański chrzest. Ist keine Taufe eines Moslems, Mohammed. To nie jest chrzest jakiegoś muzułmańczyka, czy muzułmanina, czy jakiegokolwiek innej religii. Und egal, ob es aus der katholischen Kirche jemand ist oder aus der evangelischen Kirche. I obojętnie, czy to jest ktoś z kościoła katolickiego czy ewangelickiego. Und deshalb werden wir versuchen bei dem Zulassungsgespräch. Dlatego też w takiej rozmowie, gdzie kto kogoś dopuszczamy do stołu, mit der betreffenden Person jedoch zu raten, sich nochmal taufen zu lassen. Będziemy jej w takiej rozmowie radzili, żeby się dała jeszcze raz ochrzcić. Nachdem man die Bedeutung der Taufe erklärt hat und die Frage dann stellt, werden viele es auch mit Ja beantworten. Gdy się takiej osobie następnie wytłumaczyło fakt chrztu, to z reguły też ta osoba będzie gotowa takiej zalety czy zachęty przyjąć. Wenn aber jemand darauf besteht, ich habe mich taufen lassen als Christ. Ale jeśli ktoś będzie się przy tym upierał, że jako chrześcijanin został ochrzczony, dann können wir durch eine zusätzliche Taufe nichts mehr erreichen, was ich vorher nicht auch gewesen ist. To my przez dodatkowy chrzest nie jesteśmy w stanie coś więcej jeszcze osiągnąć, niż już przedtem przez ten chrzest zostało osiągnięte. Vielleicht sind diese schwachen Erklärungen für einen oder anderen doch eine kleine Hilfe. Być może te słabe wytłumaczenia są dla niejednej osoby jakąś pomocą. Kolejne pytanie. Zaczyna się wierszem z Hebrajczyków 6:6. Natomiast dla kontekstu przeczytam od czwartego wiersza. Die nächste Frage betrifft ja Hebräer 6:6, aber ich lese schon von Vers 4 an wegen des Zusammenhangs. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebieskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy w wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. I teraz pytanie. Czy dopóki człowiek żyje, jest nadzieja? Czy też jeżeli ktoś poznał Ewangelię, chodził do zgromadzenia, wyszedł z katolicyzmu, nawet był ochrzczony, bo twierdził, że wierzył, a może nawet łamał chleb, potem przestał i wrócił do katolicyzmu i zaczął twierdzić, że jest ateistą, a do katolicyzmu przystał ze względu na tradycję? Czy jest możliwe, aby taka osoba się nawróciła? Czy możemy się o taką osobę modlić, aby się nawróciła? Czy to grzech się o kogoś takiego modlić? Bevor ich zu den Fragen auf der Folie komme, möchte ich kurz etwas sagen zu Hebräer 6. Zanim przejdziemy do tego pytania, chciałbym krótko do Hebrajczyków 6 rozdział. Die Menschen, um die es in Hebräer 6, Vers 4 bis 6 geht, waren nie bekehrt. Ludzie, o których jest mowa w Hebrajczyków 6 od 4 do 6 wiersza, oni nigdy nie byli nawróceni. Sie hatten kein Leben aus Gott. Nie mają życia z Boga. Sie waren ein Stück den christlichen Weg mitgegangen. Oni szli przez jakąś część swojego życia tą chrześcijańską drogą. Hatten äußerlich manche Segnungen miterlebt. Zewnętrznie przeżyli co niektóre błogosławieństwa. Aber hatten sich nie bekehrt. Ale nigdy się nie nawrócili. Und jetzt sagten sie, nein, das Christentum ist nichts für mich.
Ich will wieder zum Judentum gehen. I mówią, nie, chrześcijaństwo to nic dla mnie, wrócę do żydostwa. Und die Frage, die sich dann in Verbindung mit Hebräer 6 stellt, ist folgende. I pytanie, które tutaj powstaje, jest następujące. Was kann man solchen Menschen noch anbieten? Was kann man solchen Menschen noch sagen? Cóż można takim ludziom jeszcze zaoferować, albo co można im jeszcze powiedzieć? Sie haben alles gehört und haben gesagt, nein, Christus will ich nicht. Oni wszystko słyszeli i powiedzieli, nie, Chrystusa nie chcę. Was kann man ihnen noch anbieten, dass sie Buße tun? Cóż im jeszcze można zaoferować, aby pokutowali? Nichts, sie müssen Christus annehmen, einen anderen Weg gibt es nicht. Nic, oni muszą przyjąć Chrystusa, nie ma innej drogi. Das ist die Bedeutung in Hebräer 6. Takie jest znaczenie tych wierszy z Hebrajczyków 6. Es geht um Menschen, die sich nie bekehrt hatten. Chodzi tutaj o ludzi, którzy się nigdy nie nawrócili. Und der Schreiber geht dann weiter und sagt, ich bin im Blick auf euch, ihr lebt mit besseren, von besseren Dingen überzeugt. I ten pisarz mówi, patrząc na was, chcę przekonywać o lepszych rzeczach. Da schreibt er an die wahren Gläubigen. I on wtedy pisze do tych prawdziwych wierzących. Jetzt zu diesen Fragen. I teraz co do tych pytań? Gibt es Hoffnung, solange der Mensch lebt? Czy dopóki człowiek żyje, jest nadzieja? Wir haben gestern gesehen am Beispiel von Pharao, es gibt ein zu spät. Wczoraj, patrząc na Faraona, widzieliśmy, że jest coś takiego jak za późno. Aber es gibt nur einen, der dieses zu spät festlegt, und das ist Gott. Ale jest tylko jeden, który to za późno ustanawia, i tym kimś jest tylko i wyłącznie Bóg. Und deswegen sollten wir, solange ein Mensch lebt, nicht sagen, es ist zu spät. I dlatego my, dopóki jakiś człowiek żyje, nie powinniśmy nigdy powiedzieć za późno. Denn nur Gott legt fest, wann es zu spät ist. Bo tylko i wyłącznie Bóg postanawia, kiedy jest za późno. Ale z chwilą śmierci jest za późno. Ale my tego nie powinniśmy mówić i powinniśmy działać, by człowiek się nawrócił i modlić się. Czytałem o pewnym zdarzeniu, wo ein Mann auf dem Sterbebett lag, gdy człowiek był na łożu śmierci, und da hat er für sich selbst gesagt, i on sam dla siebie powiedział, es ist zu spät, jest za późno. Aber wir sollten es niemals sagen, denn wir sind nicht Gott und können das nicht festlegen. Ale my nigdy tak nie powinniśmy powiedzieć, nie jesteśmy Bogiem i nie możemy. Dann wird hier ein Beispiel, eine Situation geschildert. Tu jest, w tym pytaniu jest przedstawiona pewna sytuacja. Und das ist eine sehr traurige Situation. I to jest bardzo smutna sytuacja. Und doch können wir die Frage, die dann anschließend gestellt wird, nicht beantworten. I jednak nie możemy odpowiedzieć na to pytanie, które tu jest zadane. Ob eine solche Person sich bekehrt hatte oder nicht, das wissen wir nicht. Czy jest możliwe, aby taka się osoba nawróciła? Czy ona się nawróciła? Am Leben, an den Früchten können wir es nicht erkennen. Nie wiemy. Po owocach, po jej życiu nie jesteśmy w stanie nic rozpoznać. Aber wir können nicht in Herz schauen. Ale my nie potrafimy zajrzeć w serce. Nur der Herr kennt die Seinen. Tylko Pan zna tych, którzy są Jego. Wir müssen uns von einer solchen Person distanzieren. Musimy się zdystansować od takiej osoby, weil sie in falschen, bösen Verbindungen bleiben möchte. Bo ona chce pozostać w złych relacjach. Aber die Frage, ob sich eine solche Person bekehrt hatte oder nicht, die überlassen wir getrost. Ale to, czy taka osoba się nawróciła, zostawmy to Panu. Deswegen können wir weiter für eine solche Person beten. Dlatego za taką osobę możemy ciągle nadal się modlić. Vielleicht beten wir besser, dass sie umkehrt. I módlmy się, by ona zawróciła. Denn umkehren kann sie, ob sie bekehrt war oder nicht. Bo zawrócić może obojętnie, czy była nawrócona, czy nie. Und ich meine, wenn man auf die Idee kommt, für jemanden zu beten, könnte Sünde sein. I jeszcze jedno, jeśli ktoś wpadnie na taki pomysł, by za kimś się modlić, to jest grzech. Das wäre ein seltsamer Gedanke. To jest co najmniej dziwna myśl. Wir können zu dem Herrn flehen. Możemy błagać Pana. Und ihn bitten, dass er an den Herzen wirkt. I prosić Go, by działał w sercach. Wir haben es heute betrachtet, dass es ihm möglich war, Saulus zur Umkehr zu bringen. Dzisiaj to rozważaliśmy, że to było możliwe, by ten Saul z Tarsu nawrócił się. A on mówi o sobie, jestem pierwszym, największym z grzeszników.
den der Herr nicht erreichen könnte. I to, co powiedzieliśmy, nie ma takiego człowieka, którego Pan nie mógłby sumienia osiągnąć. Czy nauka Lordship Salvation jest fałszywą nauką, czy akceptowalną interpretacją? Wir könnten uns die Beantwortung dieser Frage sehr einfach machen. Odpowiedź na to pytanie może być bardzo prosta. Ich könnte sagen, ja, Lordship Salvation gehört zu dem, was die Bibel mancherlei und fremde Lehre nennt. Tak, nauka Lordship Salvation jest czymś, co Biblia nazywa błędnymi naukami. Es ist keine akceptable Bibelauslegung. To nie jest akceptowalna interpret czy wykład Biblii. Aber ich glaube, diese einfache Antwort würde dem Fragesteller nicht ganz gerecht werden. Ale myślę, że odpowiedź, taka odpowiedź temu, kto zadał to pytanie, nie wystarczy. Ich weiß nicht, wer von euch eine relativ gute Vorstellung von dem hat, was sich hinter Lordship Salvation versteckt. Nie wiem, kto z was jest dosyć dobrze zorientowany, co kryje się pod tym sformułowaniem Lordship Salvation. Ich höre in Gesprächen immer wieder, dass viele Geschwister das nicht wissen. I słyszy się, że wielu wierzących nie ma pojęcia, co to jest. Und eigentlich muss man das auch nicht wissen. I w zasadzie to nie jest to nam do niczego potrzebne. Aber andererseits ist es eine Lehre, die aus Amerika kommt und immer mehr in Europa Fuß fasst. Ale z drugiej strony jest to nauka, która przyszła, czy przychodzi ciągle z Ameryki i zdobywa teren w Europie. In vielen evangelikalen Kreisen wird heute so etwas wie Lordship Salvation durchaus gelehrt. W wielu kręgach ewangelicznych właśnie coś takiego jak Lordship Salvation jest głoszone. Und deshalb ist es vielleicht auch gut, so kurz wie möglich etwas dazu zu sagen. I dlatego być może dobrym będzie, by w wielkim skrócie co nieco o tym powiedzieć. Worum geht es? O co chodzi? Es geht eigentlich um die alte Frage, auf welch einer Grundlage und Basis kommt ein Mensch zum Heil, zur Rettung. W zasadzie chodzi o to stare pytanie, na podstawie czego człowiek dochodzi do zbawienia. Die alte Lehre der Kirche lautet durch gute Werke. Stara nauka Kościoła brzmi przez dobre uczynki. Die Reformation hatte dieses Credo sola gratia, nur aus Gnade. A reformacja postawiła tą nową tezę, jeśli to można tak nazwać, tylko przez łaskę. Und Lordship Salvation vermischt eigentlich beides ein bisschen miteinander. A Lordship Salvation miesza te dwie rzeczy ze sobą, po trochu. Man sagt, ja, das Heil ist nur aus Gnade und durch Glauben zu erreichen. Mówi się, tak, zbawienie jest zdobywalne tylko przez łaskę, tylko dzięki łasce. Aber man ist nur dann gerettet, wenn man den Herrn Jesus nicht nur als seinen Heiland, sondern auch unbedingt als seinen Herrn annimmt. Ale jest się zbawionym wtedy, jeśli się Pana Jezusa przyjmuje jako swojego Zbawiciela und ihn als seinen Herrn auch annimmt und ihm folgt. I tylko wtedy, gdy się go przyjmuje jako Zbawiciela i jako Pana i za nim idzie. Das heißt, gerettet ist jemand, der glaubt und dann dem Herrn Lord nachfolgt. A więc zbawiony jest ten, kto Panu wierzy i potem jemu, czyli Lord, Panu za nim idzie. Deshalb Lordship Salvation, Herrschaft Errettung übersetzt. Dlatego tłumacząc to wyrażenie, to jest panowanie i zbawienie panującego Pana? Zbawienie przez naśladowanie Pana. Właśnie, zbawienie przez naśladowanie Pana. Ich habe euch mal zwei Zitate mitgebracht von Vertretern dieser Lehre, damit man das mal direkt hört. Dwa cytaty mam, aby to właśnie z tej nauki, aby to dobrze usłyszeć albo zrozumieć. Ein älterer Ausleger schreibt folgendes. Starszy wykładowca pisze następującą rzecz. Rettender Glaube umfasst mehr als nur zu glauben, dass Jesus für mich starb. Wyratowująca nauka obejmuje więcej niż tylko wierzyć, że Chrystus za mnie umarł. Ratująca wiara, przepraszam. Die völlige Auslieferung meines Lebens unter seine Herrschaft gehört ebenfalls dazu. Die völlige Auslieferung meines Lebens unter seine Herrschaft gehört ebenfalls dazu. A pełne oddanie mojego życia pod jego panowanie należy też do tego.
Ein moderner Ausleger aus den USA schreibt folgendes. A nowoczesny wykładowca ze Stanów pisze następującą rzecz. Wirkliche Errettung ist nicht nur Rechtfertigung. Prawdziwe zbawienie to nie tylko usprawiedliwienie. Errettung ist ein Ereignis in der Vergangenheit. Zbawienie to jest zdarzenie w przeszłości. Aber auch ein fortlaufender Prozess der Heiligung in der Gegenwart. Ale i również ciągły proces w teraźniejszości, uświęcania się w teraźniejszości. Merken wir, wie Rettung aus Glauben und Rettung durch Werke ein bisschen vermischt wird? Czy zauważamy, jak wyratowanie z wiary i wyratowanie z uczynków jest tutaj tak delikatnie wymieszane? Wobei die Nuancierung der Lehre dieser Lehre durchaus unterschiedlich ist. Ale te niuanse tej nauki są różne. Nun ist es natürlich so, i jest też tak, dass wir nur, nein, ich muss anders sagen. Es ist aus der Bibel klar erkennbar, dass Rettung nur aus Glauben ist. Z Biblii jasno jest wywodzi, czy widoczne, że zbawienie jest tylko i wyłącznie z wiary. Aber das Neue Testament macht ebenso klar, dass echter Glaube sich in Werken zeigt. Ale Nowy Testament jasno nam pokazuje, że prawdziwa wiara objawia się w uczynkach. Das ist gerade das große Thema von Jakobus. I to jest ten wielki temat listu Jakuba. Wenn jemand wirklich aus Glauben gerettet ist, wird man das an seinen Werken sehen. Jeśli ktoś jest prawdziwie z wiary nawrócony, to widać to w jego czynach. Aber man kann die Werke nicht zur Voraussetzung machen, um zum rettenden Glauben und zum Heil zu kommen. Ale nie można tych dobrych uczynków postawić jako warunek, aby otrzymać zbawienie. Und trotzdem muss man auch ein bisschen verstehen, was diese Brüder, so denke ich, gerade aus Amerika dazu veranlasst hat, eine solche Lehre zu lehren. A jednak musimy co nieco zrozumieć tych braci, mam nadzieję, że to są bracia, którzy właśnie zostali pobudzeni, by taką naukę głosić. Gerade in den USA wird oft ein sehr seichtes, oberflächliches Evangelium gepredigt. Właśnie w Stanach Zjednoczonych jest głoszona bardzo, można powiedzieć, powierzchowna Ewangelia. Da ist es dann, nimm Jesus an und alles wird gut. W Jezusie wszystko jest dobre. Kto przyjmie Pana Jezusa, to będzie wszystko dobrze. Und das ist natürlich das entgegengesetzte Extrem. I to jest znowu ekstremum w drugą stronę. Trotzdem die Lehre von Lordship Salvation ist gefährlich. A jednak ta nauka Lordship Salvation jest niebezpieczna. Wir sollten auf der Hut sein. Wir sollten aufpassen. Powinniśmy uważać. Es geht um grundsätzliche Heilsfragen. Bo tu jest mowa, czy pytania są te zasadnicze pytania o zbawienie. Wer von euch Englisch lesen kann, dem möchte ich ein Buch empfehlen. Kto z was zna angielski, chciałbym mu polecić książkę. Das Buch heißt Lordship Salvation. Ta książka ma taki właśnie tytuł, Lordship Salvation. Es ist geschrieben von Bruder Brian Reynolds aus den USA. I jest napisana przez brata Briana Reynoldsa. Eine sehr gründliche und gute bibelorientierte Auseinandersetzung mit diesem Thema. I to jest bardzo dobra, bardzo precyzyjnie zorientowana książka na ten temat. Kann man beim GBV in Dillenburg auf der Internetseite bestellen. Można je na stronie GBV zamówić. Entschuldigt, dass das ein bisschen länger war. Przepraszam, że przedłużyłem. Pierwszy z Księgi Objawienia, 7 rozdział, 9-14. To nie jest pełny cytat. Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć z każdego narodu i ze wszystkich plemion i ludów i języków, to ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swoje szaty i wybielili je w krwi baranka. I z tego wynika taka konkluzja. Ludzie ze wszystkich narodów uwierzą. Teraz drugi Tesaloniczan 2,11. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd tak, iż wierzą kłamstwu. Czy to oznacza, że pośród ludów dotkniętych ostrym obłędem niektórzy z nich zmienią zdanie i po tym dotknięciu obłędem uwierzą kłamstwu? Czy mam rację, myśląc, że oni po tym, jak uwierzą szatanowi i przyjmą jego znak, jeszcze raz usłyszą Ewangelię ratunku i nawrócą się do Jezusa? Offenbarung 7 ist ein herrliches Kapitel.
Objawienie 7 jest przepięknym albo wspaniałym rozdziałem. Wir dürfen in die Zeit nach der Entrückung hier auf die Erde schauen. Możemy spoglądać tu na czas po powróceniu na ziemię. Und wir sehen, zu jeder Zeit hat der Herr solche, die ihm gehören. Widzimy, że w każdym czasie Pan ma takie, którzy należą do Niego. Solche aus den 12 Stämmen Israels. Tacy, którzy pochodzą z tych 12 plemion izraelskich. Aber auch solche aus den Nationen. Ale także takich, którzy pochodzą z narodów lub z pogan. Und das wird auch hier in diesem ersten Teil richtig aufgeschrieben. Ja, Menschen aus den Nationen, aus allen Nationen werden glauben. I tak to jest tutaj napisane, że tak rzeczywiście będzie, że ludzie z wszystkich narodów uwierzą. A więc gehen wir zu 2. Thessalonicher 2. A teraz przejdźmy do 2. Thessalonicher 2. Und wir lesen die Verse 10 und 10 bis 12. I czytamy 2. Thessalonicher 2, wersety 10 do 12. I wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. Um welche Menschen geht es hier? O jakich ludzi chodzi tutaj? Es geht o Menschen, die die Wahrheit kannten. Chodzi o ludzi, którzy znali prawdę. Sie haben die Wahrheit vom Heil im Herrn Jesus gehört. Oni słyszeli prawdę o zbawieniu w Panu Jezusie. Aber sie haben sie nicht angenommen. Ale tej prawdy nie przyjęli. Sie haben die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen. Oni tą miłość do prawdy nie przyjęli. Sie haben also das Evangelium gehört. Więc Ewangelię słyszeli. Sie kannten es. I znali ją. Und sie haben gesagt, nein, will ich nicht. Ale powiedzieli, nie, nie chcę tego. Ich will nicht glauben, ich will es nicht annehmen. Nie chcę wierzyć, nie chcę tego przyjąć. Was passiert mit diesen Menschen nach der Entrückung? Co stanie się z tymi ludźmi po pochwyceniu? Gott sendet ihnen, Vers 11, eine wirksame Kraft des Ehebands. Wiersz 11, Bóg zsyła na nich ostry obłęd. Und die Folge ist, sie werden der Lüge glauben. A następstwem tego jest, że wierzą kłamstwu. Nein, sie werden der Wahrheit nicht mehr glauben. Nie, oni już prawdzie nie uwierzą. Sie haben es im Leben nicht getan. Oni tego nie uczynili za czasu życia. Und dann kommt der Herr zur Entrückung. I nagle Pan przychodzi ku pochwyceniu. Und sie tun es danach auch nicht. I potem też tego nie czynią. Sie werden der Lüge glauben. Bo uwierzą kłamstwu. Diese Menschen werden sich nicht mehr bekehren. Ci ludzie już się nie nawrócą. Sie werden nicht zu denen gehören, die in Offenbarung 7 genannt werden. Nie będą należeli do tych, którzy w Objawieniu 7 rozdziale się nawrócą. Gott wird sie durch diese Kraft des Ehebands verblenden, sodass sie der Lüge glauben. Bóg przez ten ostry ogon tak ich dotknie, że po prostu nie uwierzą prawdzie już. Und dass es sich gerade diese Menschen handelt, wird in Vers 12 nochmal gesagt. A że właśnie o takich ludzi chodzi, to w wierszu 12 jest jeszcze raz powiedziane. Sie werden gerichtet, aber warum? Oni będą osądzeni, ale dlaczego? Weil sie der Wahrheit nicht geglaubt haben. Ponieważ nie uwierzyli prawdzie. Als die Zeit dafür war, haben sie nicht glauben wollen. Gdy był czas dla nich na to, to nie chcieli uwierzyć. Für diese Menschen ist es nach der Entrückung zu spät. Dla tych ludzi po pochwyceniu jest już za późno. Das macht dieser Vers in 2. Thessalonicher 2 ganz deutlich. I to ten wiersz 2. Thessalonicher 2 wyraźnie nam pokazuje. Aber es leben noch Menschen auf der Erde, die haben die Wahrheit nicht gehört. Ale istnieją jeszcze ludzie na ziemi, którzy tej prawdy nie słyszeli. Und sie werden eine Chance haben. I oni będą mieli szansę. Und aus ihnen werden diejenigen sein, die in Offenbarung 7 genannt werden. I to właśnie z tych będą te osoby, które są wymienione w Objawieniu 7. Das muss ich nochmal gerade gucken, aber ich glaube damit sind die Punkte aus der Folie. Genau. Also wer die Wahrheit kannte und nicht annehmen wollte, więc kto znał prawdę, ale nie chciał jej przyjąć, wird sich auch nach der Entrückung nicht mehr bekehren. Też po pochwyceniu się już nie nawróci. Er wird der Lüge glauben. On uwierzy kłamstwu. Aber die, die sie nicht kannten, die sie nicht gehört haben, ale ci, którzy jej nie znali i nie słyszeli, sie werden die Chance haben, sich zu bekehren. Będą mieli szansę, aby się nawrócili. Und es werden viele von ihnen glauben. I wielu z nich się w nich uwierzy. Aber wenn ich möchte nur noch ergänzen, wenn wir in Offenbarung 7 lesen, dass aus jeder Nation dort Glaubende sein werden,
W Objawieniu 7 czytamy, że z każdego narodu będą wierzący. Dann heißt das, dass auch in Polen und in Deutschland Menschen sind, die Wahrheit noch nicht kennen. To oznacza, że również w Polsce i w Niemczech będą tacy ludzie, czy są tacy ludzie, którzy tej prawdy nie znali, czy nie słyszeli. Und das spricht zu uns. I to mówi, czy przemawia do nas. Dass wir nicht sagen können, es wissen alle Bescheid. Bo jakbym twierdził, wszyscy przecież wiedzą. Wir haben die Verantwortung, den Menschen um uns herum immer noch das Evangelium zu verkündigen. To jest naszą odpowiedzialnością, aby wszystkim ludziom, komu się da, głosić Ewangelię. Und manchmal trifft man Menschen, denen man das erste Mal das Evangelium sagt oder die sich bekehrt haben. I czasami spotyka się takich ludzi, którym głosi się Ewangelię i oni się nawracają. Und die sagen, das habe ich ja noch nie gehört. I mówią potem, nigdy tego nie słyszałem wcześniej. Und wahrscheinlich gibt es immer noch solche Menschen auch nach der Entrückung in Deutschland, in Polen und in anderen Ländern. I prawdopodobnie, bo muszą być tacy ludzie i będą tacy ludzie, którzy po pochwyceniu będą żyli czy to w Polsce, czy w Niemczech, czy w Europie. Czy obietnica zbawienia z łaski przez wiarę z Jana 3,16, czyli albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Czy ta obietnica jest ponadczasowa, czy też będzie kiedyś nieaktualna? Czy gdyby dziś było pochwycenie i moja siostra, która jest niewierząca, zostałaby na czas ucisku i objęta byłaby ostrym obłędem, bo nieraz słyszała Ewangelię, ale po oddawaniu pokłonu szatanowi i po przyjęciu jego znamienia, w czasie, gdy po raz kolejny usłyszałaby Ewangelię i by się zwróciła do Boga, uwierzywszy w Pana Jezusa Chrystusa, to czy to jej nawrócenie nic nie da i tak pójdzie do piekła po przyjęciu szatańskiego znamienia i oddawania czci szatanowi? Chodzi o to, czy wtedy już słowa Jezusa przeminą o tym, że kto do Niego przyjdzie, nie zostanie wyrzucony precz. Eigentlich ist diese Frage mit der vorigen Frage bereits beantwortet. W zasadzie przed chwilą została udzielona odpowiedź na to pytanie. Das Heilsangebot, auch wie wir es in Johannes 3, Vers 16 finden, gilt für die gegenwärtige Zeit der Gnade. Jana 3,16. Oferta zbawienia obowiązuje w czasie łaski. Ewiges Leben ist eine Zusage, die Menschen bekommen, die jetzt in der Zeit der Gnade den Herrn Jesus annehmen. Życie wieczne to jest zapewnienie dla ludzi, którzy w czasie łaski przyjmą ofertę. Und für alle, die dieses Evangelium gehört haben und es ablehnen. I dla wszystkich, którzy usłyszeli tę Ewangelię i ją odrzucili, gibt es nach der Entrückung keine zweite Chance mehr. Po pochwyceniu dla tych ludzi nie ma drugiej szansy. Das müssen wir mit allem Ernst sagen. To musimy z całą stanowczością powiedzieć. Auch wenn vielleicht heute Abend noch jemand hier ist, der den Herrn Jesus noch nicht angenommen hat. Również gdy może tutaj na tej sali dzisiaj wieczorem jest ktoś, kto Pana Jezusa jeszcze nie przyjął. Wenn der Herr jetzt kommt, ist es zu spät. Jeśli Pan przyszedłby teraz, dla Ciebie jest za późno. Möchte noch aus Matthäus 25 dazu lesen. Z Mateusza 25 do tego przeczytajmy. Bekanntes Gleichnis der 10 Jungfrauen. Znane podobieństwo o 10 pannach. Wir lesen die Verse 10 und 11 und 12. 10, 11 i 12 wiersz. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc: Panie, Panie, otwórz nam. On zaś odpowiadając rzekł: Zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Wenn wir ungläubige Verwandte haben, dann legt sich das besonders auf unser Herz. Jeśli mamy niewierzącą rodzinę, to kładziemy szczególnie na nasze serca. Und dann wollen wir noch ernsthafter als bisher dafür beten, dass der Herr solche Menschen rettet. I chcemy jeszcze intensywniej modlić się, aby Pan takich ludzi, aby Pan ich zbawił. Und dieses Ernst ist zu spät sollte für uns alle eine Motivation sein. To poważne za późno powinno być dla nas ostrą motywacją. Eine Motivation, die Menschen auf den Heiland hinzuweisen. Tą motywacją, która doprowadziłaby ludzi do Zbawiciela. Der jetzt noch einlädt und sagt, wer zu mir kommt, den stoße ich nicht hinaus. Bo teraz Pan Jezus jeszcze mówi, jeśli kto do mnie przyjdzie, tego nie wyrzucę precz. Gottes Langmut ist groß. Boża cierpliwość jest wielka. Aber sie ist endlich. Ale ona ma swój koniec. Es gibt ein zu spät. Jest tak zwane za późno.